Witam serdecznie w Kryminalnych Jaśmi. Z tej strony dzisiaj będzie o zaginięciu Maury Murray. Sprawa, którą dzisiaj przedstawię, była, jest i pewnie długo, długo jeszcze będzie szeroko opisywana w internetach, w różnego rodzaju publikacjach, artykuły co jakiś czas się pojawiają, niesamowita ilość materiałów na YouTubie, podcasty itd. Tych źródeł jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ona jest bardzo wielowątkowa, jest sporo teorii, sporo niedopowiedzeń i właściwie cała zagadka na samym początku, jak zaczyna się w tym grzebać, to pytanie jest jedno. Zaginęła dziewczyna, no w dość dziwnych okolicznościach, to prawda, ale zaginęła dziewczyna. No, dlaczego ta sprawa akurat przykuwa tak dużą uwagę? Ponieważ, no niestety, ale ludzi, którzy znikają prawie, że rozpływają się w powietrzu, no niestety jest tego dość sporo czasami takich spraw, jak się na to popatrzy. Kilka, kilkanaście nawet czasami rocznie. Więc dlaczego akurat zajmujemy się Maurą Murray? Dlaczego powstają te blogi? Są naprawdę kanały YouTube dedykowane tylko wyłącznie tej sprawie. Są fora i różnego rodzaju właśnie tam grupy, które tylko wyłącznie o tym mówią, co sprawia, że ta sprawa, że to jest właśnie takie wyjątkowe. Jak mówiłam o YouTubie, to powiem Wam, że właśnie tutaj w tej sprawie YouTube odegrał bardzo dużą rolę, wzbudził różnego rodzaju kontrowersje, pytania, różnego teorie spiskowe się porobiły. Znaczy, może tak, nie tyle, że wyjaśnił cokolwiek, ale może bardziej zagmatwał, może w ten sposób. Ale jakby ta społeczność YouTube'owa, można tak powiedzieć, że pewien YouTube Uber bardzo mocno namieszał, chociaż z drugiej strony to on chyba też pod sufitem równo nie ma, ale to już jest inny temat. Do tego oczywiście dojdziemy. Ale jeżeli chodzi o Maurę Murray i tą w ogóle sprawę, to powiem Wam, przygotowywałam ją bardzo długo. Sami zauważyliście, że ta kryminalnie się trochę opóźniły, dlatego że jest bardzo, bardzo dużo źródeł, a z drugiej strony te źródła są elegancko rzecz ujmując, no, są poddane wątpliwość. Mogę je poddać wątpliwość. Jest bardzo dużo niedopowiedzeń, jest bardzo dużo teorii, spekulacji i wyciągnąć z tego, co jest tak naprawdę prawdą, co jest tak takim prawdziwym mięsem w tym wszystkim, no to jest czasami naprawdę zagwozdka. Są różnego rodzaju publikacje, ale tam też jest bardzo dużo takiego teoretyzowania. A gdyby to, a gdyby tamto. I przebić się przez to, to już jest wyczyn, to już jest w jakimś tam stopniu, no, jakieś tam samo przebijanie się przez te materiały, to jest sprawa sama w sobie, tak? To o tym można i doktorat napisać. No i właściwie, no, nie ma idealnych źródeł, ponieważ mamy jakieś tam materiały, które, prawda, są gdzieś opublikowane, ale no, czasami właśnie one sobie przeczą, więc ja na samym początku chciałam poprosić, że ja się starałam jak najbardziej rzetelnie do tego podejść, coś, co jeżeli się wyklucza, bo jest dawane jako, znalazłam, że to jest taka teoria, albo jakaś tam hipoteza, no to zaznaczyłam, że to jest hipoteza, ale jeżeli Wy dłużej siedzieliście nad tą sprawą, macie jakieś większe informacje, to bardzo proszę podzielcie się w komentarzach, oczywiście ja jakby doceniam to, że poprawiacie mnie. Jeżeli wiecie coś więcej, to proszę jakby podzielcie się też z innymi. No i żebym ja po prostu także uzupełniła swoją wiedzę, bo to także jest ważne. No i ta sprawa właśnie przez tą ilość tych źródeł, przez te wszystkie takich dziwnych artykułów, wypowiedzi, różnego rodzaju tam postów i tu, a ja ją znałem, a to nieprawda, nie, ja ją znałem lepiej, to też nieprawda i bądź tu mądry i pisz wiersze, to właściwie to jest taka oznaka naszych czasów, to jest właśnie troszeczkę pokazuje te fake news, te nieprawdziwe newsy, że czasami ciężko jest wiedzieć, w co uwierzyć, chociaż na dobrą sprawę teorie różnego rodzaju mogą wydawać się bardzo, bardzo prawdopodobne, ale dalej są teoriami, dopóki ktoś tego naprawdę jakby, czy z rodziny, nawet rodzina niekoniecznie musi wiedzieć, no, po prostu ktoś tego nie potwierdzi, jakiś autorytet tego nie potwierdzi, no to ciężko czasami dojść do prawdy, może w ten sposób. I też muszę zaznaczyć na samym początku, że przeczytałam taką książkę takiego pana, co jest bardzo ważne dla tej sprawy, to się nazywa True Crime Addict, to jest jedyna właściwie publikacja na temat zaginięcia Maury Murray, którą można dostać, jeżeli chodzi o książki, no bo jest podcast w ogóle dedykowany, są blogi na ten temat i tak dalej, i tak dalej. Ja Wam o tym wspomnę na końcu w źródłach. Natomiast muszę o tym wspomnieć, dlatego że to jest książka napisana przez faceta, który właściwie zajmuje się takiego różnego rodzaju tam kryminalnymi sprawami. Nad sprawą Maury to siedział chyba 5 czy 6 lat. Bardzo mocno przez to tam perturbacje różne miał z tego tytułu. Natomiast
Problem mam z tą książką, o czym też później powiem, że tam jest bardzo znowu dużo spekulacji, dużo jakichś takich sugestii, a może to się zdarzyło, a może tamto się zdarzyło, a z drugiej strony facet nie porozmawiał za bardzo z nikim z jej rodziny, więc on tam rozmawia na przykład z jakimiś tam ludźmi, którzy ją znali gdzieś tam w podstawówce, jak ona była, no więc tak troszeczkę to jest ta, że tak powiem, informacja, którą oni udzielili i opowiedzieli mu coś tam o Maurze, no to one mogły się trochę zaktualizować, czy też przez ich jakby pamięć, czy przez to, że no no to ludzie się zmieniają, tak, od podstawówki tam na studiach, no to jeszcze jest kawał czasu i właściwie mogła być zupełnie innym człowiekiem, więc to chciałabym zaznaczyć, ale jak mówię, chcę wam pokazać źródła na samym początku, no bo jakby jakichś materiałów takich stricte pod tytułem, że mogę sobie jakieś akta otworzyć i tam zajrzeć, no to ja nie mam. Dobra, od samego początku zacznijmy, bo wstęp był bardzo długi. Kim była lub jest, bo taka i także jest teoria, Maura Murray, skąd pochodziła, gdzie jest ta cała tajemnica, jak ona właściwie zaginęła. Znaczy to oczywiście na końcu, ale jak zwykle, chronologicznie będziemy iść jak najbardziej, żeby po prostu po kolei mniej więcej co się stało, tak żebyście mieli pełen obraz sytuacji, a nie żebyśmy tam skakali wątkami. Dziewczyna Maura Murray urodziła się 4 maja 1982 roku jako czwórka z piątki dzieci państwa Murrayów. Mama Larry, ona była pielęgniarką, ojciec się zajmował, on był jakimś tam technikiem rentgenologii. Znaczy tam robił tam w szpitalu prześwietlenia. Miała rodzeństwo, jak wspominałam, dość sporo tego rodzeństwa miała. Starszego brata Freda Juniora, siostra Kathleen, druga siostra Julie, mówię tak w gradacji wieku. Później była Maura i był także młodszy brat Kurt. O tym bracie za chwilę, bo tutaj cały dramat rodzinny o tego młodszego brata się rozbija. No ale w każdym razie tam było ich sporo. Rodzina jakby taka troszeczkę typowo irlandzka, czyli o irlandzkich korzeniach, czyli dużo dzieci, dużo miłości, dużo hałasu, dużo takiego tam przebywania na zewnątrz, nałożenie na sport, jakieś tam wycieczki. Wiecie chyba mniej więcej o co chodzi. Oni mieszkali w takim miasteczku Henson w Massachusetts. Miasteczko, jeżeli ktokolwiek w Massachusetts jest, bywa albo tam mieszka, albo zamierza odwiedzić, to on jest bardzo, bardzo urocze. Malutkie jest bardzo. Chociaż założone w 1632 roku, więc kawał historii tam ma za sobą, ale jakby to jak te lata się nie przełożyły, te lata od założenia nie przełożyły się na jakiś tam specjalny rozwój. Jakoś tam drugim Bostonem się to nie stało. Jest na tyle małe, że tam się doczytam, że właśnie te dzieciaki to musiały jeździć do liceum, do innego miasta, bo tam nawet liceum nie było, więc to naprawdę jakieś tam maleństwo, to ten Hanson musi być, ale podobno śliczne, urokliwe i piękne. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, to może sobie zajrzeć. I przejdźmy od razu do ojca. Ojciec był bardzo istotną postacią w tej rodzinie, zresztą dalej jest, i on jakby sprawował pieczę troszeczkę tak właśnie był takim mentorem dla dzieciaków, szczególnie dla tych córek, chyba szczególnie właśnie dla Julie i Maury, czyli po prostu tam te dwie tak jakby najmłodsze córki, o. I on je trenował, głównie dlatego, że jak mówiłam, stawiał na sport i jakby trenował je do takiego biegania długodystansowego. I naprawdę one bardzo, bardzo dużo biegały, on je tam motywował, jakby tam pokazywał im tam, jak przebierać nogami szybciej, no i one osiągały jakieś rzeczywiście świetne wyniki, to były jakieś tam rekordy szkoły, coś tam, więc to dawało efekty, to nie jest tak, że on po prostu, a teraz sobie dziewczynki pobiegamy w kółko, tylko jakby to jakby miał przełożenie. I dziewczyny były akurat tak bardzo mu oddane, szczególnie Maura, ale on był dwie mu oddane, że na przykład była taka historyjka w tej książce właśnie, że ktoś tam wspominał, że właśnie na którąś gwiazdkę, to chyba jeszcze tak były w liceum, na którąś gwiazdkę po prostu w ramach prezentu tam pod choinkę, to mu po prostu przebiegały ileś tam okrążeń na bieżni. Więc to jakby i jego to cieszyło, że one mają takie wyniki, i je to cieszyło, że po prostu one mogą dla niego biegać. No. Dobra, młodszy brat Kurt, bo to jest taka istotna sprawa, to znaczy ona nie jest tak może istotna dla sprawy, ale po prostu chciałabym, żebyście mniej więcej wiedzieli, jak wygląda mniej więcej ta sytuacja rodzinna. Ta sprawa jest bardzo podnoszona, jak mówię, w tej książce, bo ona troszeczkę tak stara się wyciągać jakieś brudy. Ja się z tych brudów się staram tak jak najmniej wyciągnąć, ale to akurat jest może interesujące. W każdym razie w tej rodzinie pojawił się młodszy brat, znaczy na młodsze dziecko Kurt. Tylko po prostu pewien dramat polegał na tym, że Kurt nie był synem Freda. Czyli po prostu mama nawiązała romans z takim panem, który nazywał się Kurt Noble i syna właśnie nazwała imieniem tego pana. I ten jej kochanek, Kurt Noble, on wiem, że w 1994 został skazany za zabójstwo brata. To gdzieś się doczyta, ale to chyba nie ma żadnego większego znaczenia. W każdym razie, no jak mówmy się, że jakby dziecko spoza związku tutaj no, nie zrobiło dobrze tej rodzinie, to jakby Fred się wyprowadził, no jakby
no nie bardzo, tak, tutaj, ale mimo wszystko po prostu przyjeżdżał cały czas i po prostu dbał o te dzieciaki, starał się być dla nich mentorem, starał się być dla nich przewodnikiem, starał się być po prostu dla nich rodzicem, nawet temu Kurtowi jakby tam pomagał, zaraz o tym opowiem, że po prostu, no wiadomo, że no, zdarzył się pewien błąd, ale mimo wszystko jakby, no jesteśmy dalej rodziną, taką troszeczkę tutaj poszarpaną, ale to jakby, no trzymamy się razem, tak, może w ten sposób. Maura zresztą, no bo może przejdźmy w ogóle do Maury, bo tam mówimy ojciec, bracia. Maura bardzo uwielbia ojca, była bardzo z nim związana i powiem wam, że naprawdę, chyba mi się wydaje, że była jedną z taków ulubienic ojca, dlatego że bardzo dużo się mówi o tym, że oni razem w dwójkę jakby jeździli właśnie na jakieś wędrówki, na kempingi, że tam mieli tą wspólną pasję łażenie po górach, tam gdzieś tam sobie się wyprawiali, nawet sobie razem wędkowali, więc jakby to tak, to im jakby tam pasowało, dobrze się dogadywali w ten sposób. Często obozowali właśnie w takim w rejonie takim górskim, na którym nazywa się White Mountains, czyli cudowne amerykańskie nazwy pod tym Białe Góry. Ja jak zwykle, jak mówię, to pewnie to się tam wszystko pokazuje. To oni tam wyjeżdżali, rozbijali pod namiotem, bo to wiadomo, że tam się specjalnie z kasą nie przelewało, tym za chwilkę też będzie. I czasami właśnie to, jak oni byli w dwójkę, to oni zabierali ze sobą tego Kurta, żeby się tak nie czuł, żeby też po prostu mógł w jakimś tam stopniu funkcjonować, gdzieś tam z nimi połazić, więc to też nie chciałabym, żebyście myśleli, że jakby ten Kurt, mimo że to nie był jego ojciec, on był tak kompletnie gdzieś odsunięty na bocznicę i tam sobie gdzieś sterczał jako takie biedne dziecko, po prostu co się przyczyniło, bo jemu to, on akurat osobiście tego nic nie zawinił. Jak mówiłam o różnego rodzaju brudach i o tym, co się dzieje w internecie, bo wiecie, ta sprawa też jest taka, że po prostu bardzo dużo ludzi po prostu rozdrabnia każdy element na jakieś takie drobiazgi, omawia go, zastanawia się z tamtej strony, z tamtej strony, ktoś powie jedno zdanie, na ten temat są miliardy postów. I na przykład była taka wzmianka, że Maura, która jeździła z ojcem bardzo często pod namiot, to oni mi zabierali jeden namiot i spali w jednym namiocie. To jest jakby dla mnie zupełnie normalne, bo to jest członek rodziny, tak? To nie jest jakiś wielki problem. Przecież każdy ma własny śpiwór. A tutaj są takie sugestie, o Boże, oni razem pod namiotem. Więc to chciałabym, żebyśmy sobie od razu między bajki włożyli, bo to jakby tam się nic nie działo. To tylko tyle. Sąsiedzi wspominali, że rodzina była bardzo... Znaczy ta rodzina, ci sąsiedzi, do których dotarł ten autor książki, którzy tak pamiętają chyba tą rodzinę tak jak przez mgłę, ale to nieważne. Oni w każdym razie, oni mówią, że rodzina była jakby tak trochę odseparowana, że oni jakby za bardzo nikogo do siebie nie zapraszali, no ale może nie mieli czasu, też piątka dzieci. I że właściwie nawet tam koleżanki tam tych dziewczyn, prawda, to nawet nigdy za bardzo do środka nie weszły do domu i nie popatrzyły. No, czy to prawda, czy to nieprawda? Może po prostu nie mieli takiego zwyczaju. Wieły też głosy w dyskusji, że Maura się nie dogadywała z matką. Nie wiem, czy to było jeszcze przed tym całym rozwodem, kiedy ten Kurt się pojawił na świecie, czy już po, z czego to wynikało, czy to jest tak naprawdę prawda, to też nie wiadomo. W każdym razie ona chyba była bardziej związana z ojcem. Tyle z tego możemy wyciągnąć. Być może po prostu to była kwestia, nie wiem, tego całego romansu matki. Nie wiem, bo to jak mówię, staram się po prostu ograniczyć wam ilość bzdur, które jakby koło tej sprawy funkcjonują. Jeżeli chodzi o Maurę jako osobę, no to ona była uśmiechnięta, uczynna, bardzo naturalna, zdrowo się odżywiała, no wiadomo, że sportsmenka, no bo ona na ten sport naprawdę dużo kładła siły i energii, więc owoce żarła, tam pamiętam, że ktoś tam wspomniał, że jej ulubioną kawą była French Vanilla, waniliowa kawa taka, ulubiony jej kolorem był niebieski, no i właściwie pasją to były bieganie i góry, no to były takie główne rzeczy i chyba lubiła pracować z dziećmi, w ogóle lubiła pomagać, ale to mamusia, znaczy moja matka była pielęgniarką, więc jakby to tak, jakby to chyba stamtąd przeszło, nie wiem. No i była też niesamowicie zdolna, diablo zdolna wręcz, bo jak ona zdała maturę, znaczy amerykańska matura to jest ten test SAT, to jest troszeczkę co innego, to nie wygląda tak jak polska matura, jak się możecie domyślać, no ale tam w każdym razie na tym teście SAT dostała 1420 punktów, co jest bardzo dobrym wynikiem, już takim no topowym. Nie wiem do końca ile tych punktów tam jest, proszę się mnie nie pytać, bo ja amerykańskiej matury nie zdawałam, ale no to jest jakoś tam granica prawie, że tam wszystkie odpowiedzi dobrze. I po szkole dostała się do takiej uczelni, znaczy po szkole średniej,
dostała się do takiej uczelni, którą, o której pewnie gdzieś słyszeliście, nazywa się West Point. West Point to jest najsłynniejsza szkoła oficerska, tak to możemy powiedzieć, w Stanach Zjednoczonych. Ona jest w stanie Nowy Jork, więc tam trzeba pojechać. Oni tam, żeby się dostać do tej szkoły, to tam to są takie wymagania. Ja Wam mogę podać linki, jakby, jeżeli ktoś jest zainteresowany w ogóle tam wojskowością, jakimiś takimi rzeczami, ale tam są takie schody, żeby tam dostąpić do tego zaszczytu, bo to jest zaszczyt studiowanie w tej szkole. No to to nie jest takie proste. Testy sprawnościowe są, więc tam trzeba naprawdę tam mieć parę, żeby to przejść. Świetne wyniki w nauce trzeba mieć. To po prostu nie tylko wystarczy przebiec tam 3 kółka i przepłynąć 2 baseny i koniec, tylko naprawdę trzeba się postarać. I też, uwaga, uwaga, nie wiem, czy to dalej funkcjonuje, ale przynajmniej wtedy, jak Maura tam zdawała, to był tam gdzieś początek 2000 lat, to trzeba było mieć rekomendację, czy taką nominację, może tak to nazwijmy, od gubernatora, senatora albo prezydenta Stanów Zjednoczonych. Więc to nie jest takie znowu proste po prostu, że tam kładziemy papiery i nas przyjmują, tylko musi być jakaś taka osoba, jakiś tam z administracji, która po prostu tę osobę, tego młodego studenta poleci, tego młodego człowieka, że on się nadaje, tam, że się dobrze prowadzi, tak dalej. To jest ta tradycja. Więc, a Maura to otrzymała, zejść od gubernatora stanu Massachusetts, nie wiem dokładnie, ale w każdym razie od gubernatora któregoś stanu, to na pewno dostała tą nominację, ale ona tam dużo biegała, to w Stanach Zjednoczonych to też jest coś takiego, że sport w liceum jest bardzo ważny, te wszystkie historie, które widzieliście w amerykańskich filmach o tym, jak to po prostu drużyna sportowa to jest traktowana prawie, że jakby osobna dział tej szkoły, to jest w tym trochę prawdy, może tak, to zależy, która szkoła, ale jest w tym trochę prawdy. W każdym razie Maura się dostała do tego West Point i to, żeby było śmieszniej, to jeszcze jej starsza siostra Julie też się dostała do West Point, więc tam były 2 dziewczyny, Mareju, to tam studiowała i ona tam miała studiować inżynierię chemiczną. Cokolwiek to znaczy, tak dokładnie to nie wiem jak to wyglądało, no ale tam z tego co ja wiem, to tam w tym West Point to się tak chyba średnio podobało. W ogóle West Point to nie jest taka szkółka, że po prostu tam się chodzi, tylko się mundurek zakłada, czapeczka i się po prostu człowiek chodzi i po prostu nie zwraca się na nic uwagi, bo to jest takie życie po prostu jakby w wojsku, pobudka 4:30 rano, tam pełen ten ordung, prawda, wojskowy, także wojskowe wszystkie takie tam elementy, jakieś tam na poligonie, nie na poligonie, więc kobieta nawet umiała tam obsługiwać karabin maszynowy z czołgu. Przeszła pełen trening wojskowy, więc to nie była jakaś tam taka szkółka, że to tam niby tylko mundurki i czapeczki i w ogóle szabelka, ale normalnie to sobie tylko tam chodzimy po korytarzu i sobie czytamy książki, więc to jest taka, no to jest, daje tam wycisk. W każdym razie tak to mniej więcej wyglądało. No i tam w tej szkole to tak troszeczkę zaczęła mieć pewne problemy. Mianowicie zaczęła mieć problemy z prawem. Nie wiem, z czego to wynikało, bo ja wiem, że tam jej rodzina nie przelewało się tam z kasą. Ja o tym chyba wspomniałam, że nie przesadnie tam mieli dużo kasy. Ale jeżeli chodzi o prawo, no to ona była zatrzymana przez żandarmerię wojskową. Tam na samym początku tej kariery w West Point, ponieważ ukradła jakieś duperele do makijażu w sklepie oficerskim, uwaga, uwaga, Fort Knox. No, trzeba mieć tupet, bo Fort Knox to jest to miejsce, gdzie tam trzymają to całe złoto, tak? To jest najbardziej strzeżony budynek chyba w Stanach Zjednoczonych, a jeden z najbardziej strzeżonych na świecie. Tam jest jakiś tam sklepik tam był, tak? I ona tam po prostu wzięła jakieś duperele chyba za $5 warte. Nie wiem dokładnie co, czy tam jakąś maskarę, czy tam cokolwiek, nie wiem z jakiego tytułu. W każdym razie ją tam zatrzymali, ona ma jakieś tam z tego tytułu problemy. I wiem, że miała jeszcze jedną opcję taką, że właśnie coś tam ukradła, czy wzięła bez płacenia, o może tak, jakiś batonik ze sklepiku. I tak poznała pewnego młodego, przystojnego mężczyznę, który nazywał się William Rausch, w skrócie Billy Rausch, taki przystojny, taki w typie tego Paula Walkera. I pan jakby on ją tam zatrzymał. I tak ją zatrzymał, że po prostu oni tam zaczęli ze sobą jakby się spotykać, bo był urzeczony dziewczyną. Batonik, nie batonik, to jakby, to nie wiem, czy to w ogóle jakiś taki temat był większy. Właśnie przeczytałam, że oni się spotkali właśnie dlatego, że ona ten batonik zabrała. Zastanawiam się, czy to właśnie to był batonik, czy to była kolejny wybryk, czy może to ten sam z tym Fort Knoxem. No w każdym razie, no, miała dziewczyna jakieś takie perturbacje, że coś tam potrafiła zahachbęcić. Nic wielkiego, ale mimo wszystko, no i tak, to takie rzeczy nie są za bardzo tolerowane w West Point. Miała także problemy w ogóle ze stresem. Wiem, że tam znowu
Mówię, powołuję się na książkę i mówię o tym za każdym razem, dlatego że po prostu no, książka jest w jakimś tam stopniu, on tam jakieś tam informacje sprawdził chyba, że po prostu by go pozwali, ale no, nie wiem jak bardzo te informacje są prawdziwe. Wiem, że po prostu miała problemy z bulimią, że ona miała jakieś tam wymiotowała bardzo często, czy to był kompleks, czy to była rywalizacja, czy to był po prostu niesamowicie ciężki trening. W każdym razie były jakieś tam kwestie takie, że ona tak się nie najlepiej czuła i psychicznie i w tym wszystkim. No jedynym plusem to był ten związek z Billim. I on naprawdę kwitł, oni sobie tam nawet jeździli do jego rodziców do Ohio, bo to było na takim etapie, to nie było jakieś tam tylko spotykanie, siedzieć tam pod drzewkiem jemiełowym, tylko po prostu oni jeździli tam do niego, do rodziny do Ohio, on z takiego jakby... z takiej rodziny jakby farmerskiej pochodzi, czy cokolwiek takiego, bo wiem, że tam była jakaś informacja, że on ją nauczył jeździć na traktorze i ona się cieszyła. Dziewczyna miała takie rozrywki, a to czołka to traktor. W każdym razie ona tak długo na tym West Point nie wytrzymała i się przeniosła do University of Massachusetts, w skrócie UMass. Bo Massachusetts, jakbyście kiedykolwiek mieli, chcielibyście się dowiedzieć, to mało ludzi potrafi wymówić, Massachusetts powie, ale strasznie dużo ludzi ma problemy z pisownią i zauważam, że bardzo często po prostu ludzie skrócają do samego Mass przez dwa S na końcu. I na tym uniwersytecie, to był w takiej miejscowości Amherst, w tym kampusie Amherst, ona rozpoczęła studia pielęgniarskie. Wiem, że to się tak troszeczkę odbiło, tak niekoniecznie u jej rodziny, że tak ojciec chyba nie był zadowolony, bo był taki dumny, że ona w tym West Point, że to taka słynna uczelnia, że ona sobie tak daje radę, a tutaj takie zejście jakby przyjechanie na uniwersytet jakby lokalny i tak pielęgniarstwo, to chyba były jakieś tam niesnaski, ale z drugiej strony na dobrą sprawę, no po prostu dziewczyna robiła co mogła, tak. Ten Uniwersytet w Massachusetts, to akurat jest bardzo istotna sprawa, bo tam bardzo dużo że się podziało i ona właściwie no, tego uniwersytetu tak naprawdę no, nie skończyła, bo zaginęła. Więc przechodzimy jakby tutaj troszeczkę bardziej już do meritum. W każdym razie, no tam jak usłyszeli, że dziewczyna z West Point z niesamowitymi wynikami, tam drużyna sportowa, jakieś biegi, no to się ucieszyli, nie? Przywitali ją z otwartymi ramionami, trochę się na początku bali, czy ona tam nie będzie jakichś fochów strzelać, czy nie będzie po prostu nasa do góry zadzierać, no ale się okazało, że dziewczyna jest normalna, ego jej nie przerasta, że wszystko jest fajnie, więc została wciągnięta od razu do tej grupy, tam zaczęła się bawić i to rzeczywiście tam ten sport w koledżach, to rzeczywiście to jest państwo w państwie, to jest tak jakby rodzaj sekty, to są ludzie, którzy się bardzo często ze sobą trzymają, oczywiście nie tylko, ale treningi są na tyle częste i oni na tyle po prostu się w to angażują, że po prostu oni za bardzo no, nie to, że nie chcą się kolegować z nikim innym, a po prostu czasami nie mają czasu. Ja mam znajomego właśnie na uniwersytecie, który po prostu też tam gra w jakiejś drużynie, on ma treningi codziennie po 5 godzin, więc jakby no plus to, plus nauka, to trochę ciężko po prostu czasami spoza tej drużyny gdzieś tam wyjść i kogoś poznać. To trzeba byłoby chyba jakieś tam strasznie, strasznie chcieć. W każdym razie no, ona dołącza do tej drużyny tam, gdzie oni tam biegają. Biegi długodystansowe to jest jej specjalizacja. Ja się na tym za bardzo nie znam, ale to były jakieś takie no, naprawdę niesamowite osiągnięcia. Ona nawet miała jakieś tam możliwości, że może kiedyś jakieś tam olimpiada czy coś tam. W każdym razie wszystko jej dobrze idzie. Od razu zdobywa dwie przyjaciółki, Kate i Sarah. I one tam jakby się trzymają razem, chodzą na imprezy, oglądają razem filmy i jakby je tam kolegują się i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie Maura także wpada w oko niektórym chłopakom. No wiadomo, ten Billy cały czas funkcjonuje, no ale oni tam, no Billy jest gdzieś tam, chyba w Oklahomie, bo on już skończył ten West Point, jak ona się przeniosła. Nawet nie wiem dokładnie, ale w każdym razie, no na pewno nie jest tam w tym samym stanie, więc oni się widują tak, powiedziałabym, ratalnie bez żyrantów, więc no jest troszeczkę problem jakby, jak to, ten związek utrzymać. On tam funkcjonuje, natomiast ona tam wpada w oko niektórym chłopakom. No i w 2003 roku, bo to już zaczynamy przechodzić do dat, w 2003 roku nawet ma taki romans, znowu podniesiony tutaj, nigdzie więcej nie spotkałam tych informacji, tylko w tej książce, mianowicie ma jakiś tajny romans, pół roku mniej więcej trwa, z asystentem trenera, nazywa się Hossein Baghdadi, to jest jakiś tam super przystojny pan o oliwkowej cerze, w każdym razie, oliwkowej skórze, w każdym razie no po prostu to jakby tam bili tam jakby temat jeden, a tutaj jakiś pan temat drugi, ale to i tak po prostu był ten asystent trenera, to było trzymane w tajemnicy, chociażby dlatego właśnie, że to jest jakby, no ona była studentką, on tutaj jakby to praca, więc to tak niekoniecznie, oni to chcieli jakby upublicznić, no to się w końcu rozmyło. Ponoć była jakaś impreza
Ona tam potrafiła zaimprezować, właśnie znowu powołanie się na źródło pod tytułem, że jakaś impreza, że tam ona i trzej panowie coś tam się podziało nad jednym z basenów jednej nocy, ale to nie wiem, czy to ma jakieś takie wielkie znaczenie, że w każdym razie dziewczyna się lubiła bawić. Ona się lubiła bawić i jakby to nie przeczę. Nie chcę tu nikogo oceniać oczywiście, bo są różne sposoby zabawy, ale to nie o to chodzi. W każdym razie Billy tam pewnie też, z tego co ja wiem, to on też się tam bawił. Był związek razem, ale jakby czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Z tego rozumiem, tak mniej więcej to rozumiem. Dobra, dochodzimy do już do takich bardzo ważnych rzeczy. Mianowicie 9 listopada 2003 roku, więc tutaj są te biegania, te imprezy, tutaj jacyś inni panowie, coś tam się pojawia. Maura znowu zostaje, że tak powiem, przyłapana na pewnej przekręcie, takim jakby małym to jest przestępstwo, no Boże drogi, co ja tam będę oszukiwać. Okazuje się, że po prostu ona używała czyjegoś numeru karty kredytowej do tego, żeby zamawiać pizzę. I ktoś to przeuważył. Zgłosił na policję, że po prostu jest sytuacja taka, że ktoś zamówił pizzę z mojej karty kredytowej i zamówił już za $80, więc umówmy się, już tak trochę słabo, tak? No nikt nie ma ochoty fundować komuś jedzenia. Policja przyjechała, złapała ją z tego, co ja wiem, na gorącym uczynku, jak ona odbierała kolejną pizzę. I ona tak, że to ja nie wiedziałam, bo coś tam jakoś się wykręciła. Później policja kazała jej zniszczyć ten numer karty kredytowej, już nie robi żadnych takich przekrętów, no bo mówmy się. No i był proces w ogóle, znaczy była sprawa w sądzie, ona dostała $500 grzywny. I właściwie to tyle, jeszcze mam taką informację, tylko wam to też muszę wyjaśnić, że wyrok miał być wymazany z akt w czerwcu 2004 roku, więc to było jakieś tam przewinienie. I o co tu chodziło? Nie wiem, jak ona to załatwiła, czy to jest standard, czy nie, bo w tych tematach to nigdy nie grzebałam, ale chodziło o to, że ona studiowała pielęgniarstwo, prawda, więc po prostu, jeżeli byłaby pielęgniarką z jakimś wyrokiem na koncie, to by już w ogóle nikt nie zatrudnił, więc może oni się nad nią zlidowali, nie mam pojęcia. W każdym razie w czerwcu 2004 roku, jeżeli by nic więcej nie przeskrobała, nie byłoby żadnych tematów, na przykład jazdy po pijaku samochodem, no to na dobrą sprawę po prostu tego wyroku by nie było, tak? Po prostu by to wymazano, że po prostu takie rzeczy się nie zdarzyły, dawno nieprawda. No ale ciekawe jest to, że na przykład Maura, jak widać, jest osobą dość skrytą, widać po tym, że jest dość, bo to, całym tym procesie, który na pewno musiał być w jakimś tam stopniu stresujący, bo umówmy się, ale to jakby wpływa na jej przyszłe życie, na jej przyszłą karierę zawodową, zaś się okaże, całe te studia to bez sensu, no to ona nikomu nie mówi, ani znajomym, ani rodzinie, to znaczy ja nie wiem, czy rodzinie tak do końca nikomu nic nie powiedziała, ale na pewno znajomym nic nie powiedziała i na pewno Billy też nic nie wiedział, bo on był bardzo zaskoczony, jak on się później dowiadywał, bo to były takie, no to są jakieś tam akta, które wypływają na wierzch w momencie, jak już się zaczęły poszukiwania i wszystkie media i wszyscy inni ludzie zaczęli grzebać w tych sprawach, no i się okazało, że ona miała jakieś taki proces, jakieś taką sprawę w sądzie, on kompletnie zero pojęcia. Ale z drugiej strony, jak mówię, on tam był tam gdzieś tam na obrzeżach funkcjonował, on był oficjalnym chłopakiem. Billy zresztą, jak mówiłam, że ona tam ma te koleżanki i tamtego, się przyniosła do tego Massachusetts, no to on jakoś tak, te koleżanki tak mówiły, że on jakoś tam nie zrobił na nich dobrego wrażenia, że jakiś taki szowinista i wódz. Ale z drugiej strony to tak, nie wiem, czy to trzeba traktować poważnie. On ją jakoś tam widział ją jako swoją przyszłą żonę, widział ją jako dziewczynę, z którą spędzić sobie życie, mimo tam różnych wyskoków, zdarzały. No i były nawet takie plany, słyszałam taki plan, że on się zamierzał, chyba nawet on to mówił w jednym z dokumentów, że on się zamierzał już oświadczyć, zanim ona tam niedługo przed tym właściwie, to jakoś tak planował już te oświadczyny, właśnie, że mieli pojechać w te White Mountains, te góry i tam właśnie tam spędzić miesiąc miodowy, więc on poważnie o tej Maurze myślał, a to, że tak jakoś to ten związek tak trochę krzywo szedł, no to trudno, no zdarza się. W każdym razie Maura ma bardzo zajęte dni, no bo te treningi, No bo nauka, tak, no pielęgniarstwo, no to tam, to wszystko to nie jest jakieś tam studiowanie sobie czegoś tam i czytanie jednej książki na semestr, tylko to są jakby tam bardzo zajęte, zajmujące tematy. No i do tego jeszcze pracuje. Pracuje na recepcji, to znaczy to jest takie miejsce na uniwersytecie, gdzie po prostu tam, ja wiem, że w niektórych uniwersytetach, czy w uniwersytetach, to nie wiem, ale na przykład tam w liceach, czy coś tam, jakieś wolontariusze może pracują, ale normalnie w Stanach Zjednoczonych za to płaci, że student przychodzi i na przykład ona tam siedziała po nocach, czy jakoś tak wieczorem
I sprawdzała jakby identyfikatory ludzi, czy ludzi, którzy wchodzą na kampus, po prostu mają do tego uprawnienia. Czy to jakieś tam skanowała jakieś karty, tak, no bo te identyfikatory w większości przypadków to już są chyba karty magnetyczne. Nawet nie wiem, jak to dokładnie wyglądało w 2003-2004 roku tam na tym Uniwersytecie w Massachusetts, ale zakładam, że to mogły być karty magnetyczne. W każdym razie sprawdzała, czy ludzie tam mogą wchodzić. I to nie było jakoś specjalnie zajmujące, no to raczej wieczorami tam pracowała. Więc tłumy tam nie waliły i sobie tam dorabia jakoś tam pieniążki, tak? No bo no jakoś z czegoś trzeba żyć i jakoś ta no, piwo kosztuje. I teraz jest tak. Przechodzimy, jak mówię, ja Wam to robię jak najbardziej chronologicznie, ale żeby to zrobić Wam zupełnie chronologicznie, to muszę jakby wrzucić w ten cały opis pewne rzeczy, które jakby są hipotezą łamane na teorię. I właśnie przechodzimy do takiego elementu. Mianowicie, to, co teraz Wam powiem, to jest teoria i hipoteza. To znaczy, ta rzecz się zdarzyła, ale czy ona ma powiązanie z Maurą, to już jest tylko wyłącznie hipoteza. Chciałabym, żebyśmy o tym pamiętali. A wiem, że się powtarzam, ale to jest naprawdę istotne. 5 lutego 2004 roku, więc już jest zimno i tak dalej, mniej więcej 20 minut po północy, co jest istotne. Pewien student ekonomii w Uniwersytecie w Massachusetts, pan, który się nazywał Pertit Vasi, wyszedł do sklepu po alkohol. To był jakiś tam monopolowy, tak w miarę blisko kampusu, gdzieś tam koło stadionu. I został potrącony przez samochód. Został potrącony przez samochód w taki sposób, że nie zobaczył za bardzo tego samochodu. W ogóle on chyba nawet nie zauważył, że ktoś go potrącił, bo on tam się, bo został na tyle mocno jakoś tam uderzony czy porturbowany, że po prostu no, tam leżał w śpiączce przez ileś tam tygodni. A później jeszcze się przez 6 miesięcy uczył chodzić. W ogóle no, życie takie, no. Trochę połamane, pokiereszowane, dlatego że teraz facet on tam się bardzo dobrze zapowiadał, teraz tu pracuje na jakiejś stacji benzynowej, tam się cały czas składa do kupy i tak naprawdę po prostu dalej nie wie, kto go uderzył, jak to uderzył, czy to był student, czy to nie był student. No, no zakłada się, że to był jakiś tam student z Uniwersytetu w Massachusetts, ale do dzisiaj nie wiadomo, kto to jest. Jest taka teoria, że była to Maura i ja Wam zaraz powiem, dlaczego jest ta teoria funkcjonuje, natomiast nie ma żadnych dowodów, że to była Maura. Dlatego, że na kolejnego dnia po prostu jakby Maura zaczyna się dziwnie zachowywać. No i bo jeszcze ślady są na jej samochodzie, które jakby wskazują, że ona w coś walnęła, ale niekoniecznie w człowieka. Ale dalej. I zresztą samochody odgrywają w tej historii bardzo dużą rolę. W ogóle to jest taka historia, że jak ktoś jest wielkim fanem motoryzacji, to może pogrzebać, to może coś ciekawego można jakby zdobyć. Jeszcze była taka, ktoś pamiętam, że próbował sprawdzić, czy ona w tym momencie akurat jakby mogła go potrącić, bo ona teraz nie powinna być w pracy. Była jakaś taka wizja, że ktoś napisał, że ona wtedy wyszła po kawę, że niby miała możliwości, ktoś mówi, że nie miała możliwości, żeby go potrącić, więc bądź mądry i pisz wiersze. Natomiast chciałam Wam o tym wspomnieć, po tym, że tak mniej więcej wygląda narracja tej historii, tak? No i być może to coś tłumaczy, bo ludzie cały czas sobie starają znaleźć sobie jakieś wytłumaczenie, dlaczego Maura zaginęła, więc sobie myśli to. A może mają rację, może nie, nie wiem. W każdym razie to było 5 lutego po północy, więc dopiero ten 5 lutego się zaczął. 5 lutego w ogóle wieczorem Maura idzie do pracy. Co robi w ciągu dnia, nie mam zielonego pojęcia, to nigdy nie zostało podniesione. I ona sobie to siedzi na tej recepcji. Na tej recepcji jest ogólnie strasznie nudno. I ona wykonuje telefony, znaczy sobie dzwoni. I najpierw dzwoni do siostry Kathleen, do tej najstarszej siostry, rozmawia od 20.10 do 20.38 i tam właściwie ta rozmowa, według przynajmniej siostry Kathleen, to była jakaś taka duperela. One sobie tam gadały, ta Kathleen narzeka na swojego narzeczonego, że on jest jakiś tam, coś tam się z nim jest nie tak. I takie ploteczki, no tam gadały właściwie przez pół godziny. No i tyle. Później ona się rozłączyła, później zadzwoniła do Billego o 20.00. Znaczy później, no to już jest północ. 10 minut po północy, to 20, nie przepraszam, 22. Nie, dobrze mówię, 10 minut po północy do tak przez 4 minuty mniej więcej rozmawiała z Billim, czyli tam może w międzyczasie. Ale tam była teoria, że oni się tam niby o coś pokłócili, ale nie wiadomo, o co chodzi. Bo jeszcze jest opcja taka, że niby miał być jakiś trzeci telefon, ale nikt tego nie udowodnił, nie wiadomo, czy ona rzeczywiście wykonała trzeci telefon. W każdym razie koło pierwszej w nocy przyszła jej kierowniczka, jej tam przełożona, Karen. I Karen patrzy, a Maura siedzi na tej recepcji, w ogóle patrzona jak sroka w gnat, w takim stanie katatonicznym, w ogóle się nie odzywa. Ludzie do niej podchodzą, ona zero. W ogóle takie jakby w jakimś szoku była, w przerażeniu czy cokolwiek. Ta przełożona to się przestraszyła, mówi, co się dzieje? Zaczęła nią począsać i mówi, co się stało, Maura? A ona mówi, moja siostra.
I to jest wszystko, co potrafiła wykrztusić. I w ogóle jak robot się zachowywała, w ogóle nic. Jakby była w jakimś takim naprawdę, takim jakimś strasznym szoku. No więc ta Karen ją tam wzięła z tego, ta przełożona. Miła, sympatyczna kobieta. Wzięła ją po prostu i powiedziała, to ja cię odprowadzę do akademika, sobie tam odpoczniesz, może masz z kim porozmawiać czy coś, ale ta mama była jakaś taka kompletnie nieswoja. Jakby co się stało, jakby dostała jakąś informację, cokolwiek. Właśnie nie wiadomo za bardzo, dlaczego ona tak zareagowała, bo ona rozmawiała z tą siostrą, one sobie tam poplotkowały. Z tym Billim, no to nawet jak się z nim trochę pokłóciła, to tam przez 4 minuty, a poza tym nawet nie powiedziała, powiedziała moja siostra. Tyle. No, więc teorii spiskowych na temat tego, co ta siostra jej opowiadała, to też jest miliard, ale to można sobie dywagować, co siostra może jej powiedzieć, no ale no, stan trochę dziwny, tak, no bo nie zdarzyło mi się nigdy być w pracy w takim stanie, żebym po prostu nie reagowała na nikogo i na nic i żeby mnie musieli odprowadzać do domu, więc to jest też jakby, jest to jakby znaczące, tak. W każdym razie ta Karen się tam trochę zmartwiła, no Maura tam poszła tam spać, no to tam była już, to właściwie był 6 lutego, to był piątek. No i tam, no i ona się tak martwiła, jak ona sobie da radę, bo ten w piątki to były jakieś takie ciężkie zajęcia dla tych ludzi, dla tych studentów pielęgniarstwa, no ale się okazało, że jakoś tam w miarę to przyszło, dlatego że w piątek odwołali zajęcia, nie pamiętam z jego powodu, ale w piątek odwołali zajęcia i ta Karen podniosła, że to było, ona się tak cieszyła, że właśnie Maura sobie tam odpocznie, że cokolwiek ją tam dręczy, to odręczy, a jeszcze Karen, jeszcze była taka sytuacja, że właśnie Karen się pytała, Maura, czy ty masz z kim porozmawiać, nie, bo ona się zaczęła martwić, czy to jest jakiś taki, może jakiś tam, jakaś depresja, czy coś tam, nie? Nie wiadomo, czy sobie dziewczyna coś zrobi. I Maura powiedziała, że tak, mam współlokatorkę. To było to, co była w stanie wykrztusić, ale to była całkowita nieprawda, bo ona nie miała żadnej współlokatorki, ona mieszka jakoś tam sama w tym akademiku, więc nie wiem, może to była na takiej zasadzie odczep się kobieto, tak? Co robi następnego dnia Maura? Nie mamy zielonego pojęcia. Wiem, że ktoś sprawdzał jej komputer po fakcie i to właśnie tego 6 lutego. I tak naprawdę, no, wiem, że ona wyszukiwała jakąś taką, czy to było wtedy, czy to było trochę wcześniej. W każdym razie ona w jakimś tam momencie, chwilę przed swoim zaginięciem, bo ona niedługo zaginie, ona wyszukiwała, czy w necie, tam googlowała sobie, czy można pić, jeżeli się jest w ciąży. Ludzie, znowu są teorie spiskowe, że ona była w ciąży, nie wiem, czy była w ciąży, bo można sobie googlować to dlatego, że po prostu ktoś coś powiedział, albo po prostu na przykład przygotowuje się na zajęcia pielęgniarskie, więc nie wiem, czy ona była w ciąży, ale po prostu no, takie informacje uzyskałam, to Wam mówię. Znaczy, z drugiej strony chyba student pielęgniarstwa powinien wiedzieć, że się nie pije w ciąży, no ale to nieważne. W każdym razie 6 lutego także, jej ojciec przygotowuje się do wizyty, bo ona się jakoś tam mówiła, że 7, czyli w sobotę, jakby jej ojciec po prostu przyjedzie. On wypłaca także z różnych bankomatów $4000 na zakup samochodu. To też jakoś tak teoria spiskowa, dlaczego on jeździ po bankomatach, a nie pójdzie do banku, nie wybierze naraz. Nie wiem, tak wybrał sobie 4000, może z karty kredytowej wybrał, nie wiem. W każdym razie wybrał $4000, bo on jakby stwierdził, że trzeba jej kupić nowy samochód, bo ona miała takiego starego Saturna, czy starego, z 96 roku, więc to jest 2004 rok, to 8-letnie auto, to nawet na amerykańskie standardy to nie jest jakiś taki straszny gruchot. I stwierdził, że musi ten samochód, że on przyjedzie i kupi jej tego samochód. No i albo przynajmniej jej pomoże jakoś tam finansowo. I on powiedział, że tam 7, że 6 się przygotował do tego wyjazdu do niej. 7, czyli w sobotę, no on przyjeżdża właśnie do Amherst, właśnie z zamiarem kupienia tego auta. Z tego, co jej znajomi mówili, to rzeczywiście oni naprawdę chcieli kupić samochód, ci gdzieś tam miotali, coś tam próbowali znaleźć, ale nie kupili w końcu tego samochodu. Nie wiem, czy on miał jakieś tam dziwne wymagania, czy nic nie mogli, czy po prostu pieniądze się nie zgadza, nie wiem, o co chodzi. W każdym razie nie kupili w końcu tego samochodu. I właśnie to było taki, to jest ten ciąg przyczynowo-skutkowy, o którym Wam teraz wspomnę, już później się tylko zamknę na ten temat. Mianowicie pamiętacie, jak wspomniałam, że 5 to był ten wypadek, ten student był niby potrącony, że to niby Maura, później 6 ona ma to załamania, później 7 w ogóle kompletnie wcześniej o tym nic nie mówiąc, przyjeżdża ojciec po to, żeby kupić nowy samochód. Więc stąd się bierze ta teoria, że ona potrąciła tego studenta, może w ten sposób. No bo on został potrącony rzeczywiście na tym kampusie, na którym ona była. W każdym razie Fred, no, nie kupuje tego auta w końcu. Co się dzieje z tymi $4000? To też jest duża zagadka, czy on je ze sobą wziął, czy on je zostawił, nieważne. W każdym razie Fred i znajomych zaprasza na taki obiad w jakiejś restauracji. Ona to wszystko płaci, oni sobie tam jedzą, im tam gadają, prawda? I później jest sytuacja taka, że Maura jest zaproszona na jakąś imprezę do akademika.
Widzicie, tam jest strasznie dużo takich, a prawdopodobnie być może nie wiadomo i dlatego. Ona jest zaproszona na imprezę do akademika i zamierza na tą imprezę jechać, więc ojciec daje jej kluczyki do swojego samochodu, do takiej w miarę nowej albo w miarę nowej Toyoty Corolli i mówi to sobie jedź do tego, pojedź sobie do tego tam, na tą imprezę. To jest też takie trochę dziwne, bo na dobrą sprawę na imprezach w akademikach to się raczej pije, więc nowego samochodu to się raczej chyba dziecku nie daje, ale ja nie wiem, może ona miała dużą siłę perswazji, a może po prostu strasznie chciała się pokazać tą Toyotą Corollą, nie mam pojęcia o co tam chodziło. W każdym razie wzięła te kluczyki, pojechała i, czy odwiozła go do motelu, bo on został w motelu, czy jak on wrócił, w każdym razie ona wzięła ten samochód i on pojechał do motelu, a ona tam pojechała na tą imprezę. Ta impreza gdzieś tam, ona się tam zjawiła. Nie za bardzo w ogóle są świadkowie tej imprezy, bo oni tam próbowali znaleźć ludzi, którzy ją widzieli na tej imprezie. Ale ona jakoś tak, nikt jej za bardzo nie kojarzył, czy jednej czy dwóch osób, że no nie wiem, Maura tam była chyba. Ale z drugiej strony to imprezy w akademikach bywają takie, że rzeczywiście, jeżeli tam było dużo ludzi, to mógł jej nikt nie zauważyć, chyba że na przykład wstanęła na stół i zaczęła wrzeszczeć, no to wtedy by ją ludzie kojarzyli, a jak sobie tylko robiła tłum, no to może rzeczywiście nie. W każdym razie o 2:30 w nocy, to już jest właściwie 8 lutego, ona wychodzi z tej imprezy, wsiada do tego samochodu ojca, tej nowej Toyoty Corolli i o 3:30, godzinę później, ma wypadek. Wywala się tym samochodem, czy tam wali w barierkę, czy tam wali w wał taki koło rowu, czy w ogóle wpada do rowu. No w każdym razie ten samochód taki jakby jest tak, no, krzywy. Pamiętajmy o tym, że to jest luty, że to jest Massachusetts, że tam jest śnieg, tam jest ziąb, tam jest szklanka prawdopodobnie na drodze, więc tam są pewne aspekty takie, że to nie jest tak, że po prostu dziewczyna na prostej drodze się wywaliła, tylko rzeczywiście miała jakieś tam zima zaskoczyła drogowców, inne takie elementy, więc no, były pewne sytuacje pogodowe, które jakby mogły ułatwić jej ten wypadek, może w ten sposób. Przyjechała policja, spisali raport, natomiast nie sprawdzili testu trzeźwości, więc było zawsze takie pytanie, czy na trzeźwo robiła ten się wrzuciła tym samochodem, czy nie na trzeźwo, no ale załóżmy, że była trzeźwa, bo nie ma żadnych przesłanek, żadnych informacji, że nie była, że po prostu piła jakikolwiek alkohol na tej imprezie. Z drugiej strony jechać na imprezę do akademika i nie pić alkoholu. No chyba, że tam w ramach tylko wyłącznie jakichś tam towarzyskich kwestii. No to już to jest nieistotne. Maurę odwieziono do hotelu, w którym pracował ojciec, znaczy w którym siedział ojciec, nie do akademika. Też nie wiem za bardzo dlaczego. Nie zawieźli ją do akademika, czy to było bliżej do tego ojca, czy co, ale w każdym razie, czy taki był pierwszy plan, że ona miała z nim zostać na noc w tym jego hotelu. W każdym razie, no, nie zawieźli ją do akademika, zawieźli ją do taty, do tam, gdzie tato mieszkał w tym hotelu, czy motelu, czy tam gdzie. I ona tam spędziła noc. Rozumiem, że tatuś nie za bardzo był zachwycony w ogóle tą całą sytuacją i że po prostu nie był tak jakby, nie bardzo mu się podobał fakt, że po prostu jego w miarę nowy samochód został wepchnięty do rowu. No ale no to chyba trudno się dziwić. Maura siedziała w tym hotelu, ja rozumiem, że tam była jakaś utarczka słowna na bank. Nie wierzę, żeby nie. O, jak cudownie, że rozwaliłaś samochód. No wspaniale, śpi dobrze. No, no czy może i tak było, nie wiem, tak? Bo co tam się działo w tym hotelu, to nie wiemy. Wiem tylko tyle, że Maura wykonała telefon do Billego o 4:49 rano, więc prawie już świtało tam chyba prawie, że... I tylko tyle. Nadchodzi jakby poranek, to jest ten 8 luty 2004 roku, niedziela. Fred tam się kontaktuje z tym całym biurem ubezpieczeń, się okazuje, że straty ta słuczka, tak? Straty wycenione są na 10 000 dolarów, więc ała, bo to z tego, co można nowy samochód kupić. Ale dobra, ale plusem jest to, że zostanie to pokryte z ubezpieczenia. Więc to Maura się już nie musi martwić, że ubezpieczenie to pokryje, że wszystko tego, tylko ona musi jakieś formularze z urzędu wziąć. Jakie tam formularze, to nie wiem, ale coś tam miała gdzieś podjechać i wziąć. No i powiedział Maurze, żeby to załatwiła, bo to musi być tam wzięte z tego urzędu, gdzie tam był wypadek i on pojechał w końcu, jakby wyjechał, już się skończyła jego wizyta u córki i wyjechał do Connecticut. Gdzieś tam w sprawie pracy, czy czegokolwiek tam. Miał coś do załatwienia w Connecticut, tam pojechał. Maura wraca do akademika i nie wiadomo, co się dzieje. Nie wiadomo za bardzo, jak wyglądają rozmowy z ojcem, bo to wszystko jest takie bardzo pazem na wodzie pisane, co tam się tak naprawdę podziało. I ona tak zaczyna się pakować. Tak jakby w ogóle jakby planowała opuścić ten uniwersytet w ogóle prawie że na zawsze. Zdejmuje wszystkie obrazki ze ścian, pakuje wszystko w kartony, jakby się wyprowadzała. W jednym z tych kartonów później znaleziono jakiś jej e-mail do Billego, wydrukowany.
w którym ona coś tam właśnie narzeka, ty mnie zdradzasz, ty bucu, coś tam. Bo tam się dowiedziała, że on tam miał jakąś inną pannę w międzyczasie. Co jakby nie zmienia faktu, że oni jakby no razem tam funkcjonowali, oni jakby chyba, znaczy oni w pewnym momencie zerwali, a później wrócili do siebie, tam były jakieś tego typu perturbacje, no ale tam to tylko tyle. Ona się w każdym razie spakowała, a spakowała też swój samochód i nadchodzi poniedziałek, no właściwie to już jest noc z niedzieli na poniedziałek, 9 lutego 2004 roku, mniej więcej to było pierwsza w nocy, Maura nie śpi, sobie tam googluje różne rzeczy w internetach i jest, taki, jest taka strona, taka aplikacja, coś nazywa MapQuest. I jak jeszcze ten GPS-y nie były tak specjalnie powszechne, a 2004 rok, mimo że to było tylko 13 lat temu, to było aż 13 lat temu, więc GPS to nie była jakaś taka zabawka dostępna wszędzie i wszystkim. Rozumiem, że ona nie za bardzo ją miała. Ona sobie drukuje dwie mapy dojazdowe do dwóch różnych miejsc. Jedno to jest Berkshires, a drugie to jest Burlington w Vermoncie. I ona sobie jakby drukuje, jak tam dojechać. Po prostu to był taki jakby taki odpowiednik Google Mapsa, ten MapQuest. Po prostu tylko tam jakby można było sobie wydrukować tam dokładne wskazówki dojazdu. No i idzie spać. Wydrukowała sobie te mapy. O godzinie, budzi się tam, nie wiem, o której się budzi, w każdym razie o godzinie 1 po południu, więc 12 godzin później, o godzinie 13. Dzwoni do Bilego i zostawia wiadomość, że ona dostała twoją wiadomość, ale nie chce teraz z nikim rozmawiać i zadzwoni do ciebie później. Więc rozumiem, że tam musiała być jakaś aferka mniejsza lub większa. Czy to chodziło jakby jakieś tam trzecie koło wozu w tym związku, czy o cokolwiek innego, to tam były jakieś napięte sytuacje, albo ona była w jakiejś takim niefajnej sytuacji psychicznej. Jedno nie wyklucza drugiego. Dziewczyna w tym momencie skupia się na jakimś dziwnym trafem, skupia się na rezerwowaniu różnego rodzaju obiektów, jakby hoteli, takiego typu spraw. Dzwoni do Barrett w New Hampshire i tam 3 minuty rozmawia i tam próbuje wynająć takie mieszkanie. Jakby są takie mieszkania, po prostu nie wynajmuje się hotelu, jakby mieszkania od właściciela na parę dni. Ona próbuje to jakby zrobić, bo wcześniej korzystała z tego właśnie miejsca, bo tam wyjeżdżała czy tam z Billim, czy z ojcem, gdzieś tam wyjeżdżała w te góry, no to tam zostawała, ale właściciel mówi, nie wynajmuje tego mieszkania. Nie wiem, jaki jest powód, czy w tym momencie ono jest zajęte, czy jego tam nie ma, czy coś tam, ale w każdym razie nie udaje się dokonać rezerwacji w ten sposób. O 13.13 dzwoni do jakichś koleżanek z pielęgniarstwa. Chyba jednej zostawia jakieś tam część swoich, jakieś tam kasetki, jakichś tam przyrządów pielęgniarskich, co tyle wiem. O 13.24 i teraz o 13.24 ona pisze e-mail. Ten e-mail jest bardzo dziwny. Mianowicie on jest do przełożonej, do tej Karen i do tych jakichś tam ich profesorów, czy tam opiekunów roku, czy tam kogokolwiek, w każdym razie ciała nauczycielskiego, że ona wyjeżdża, ponieważ jest śmierć w rodzinie, dosłownie śmierć w rodzinie, takie sformułowanie zostało użyte. Death in the family i że mniej więcej wróci za tydzień, ale ona w sumie nie wie i jak wróci, to da znać. Tylko jest mój problem. Nie było żadnej śmierci w rodzinie, nikt o tym nic nie wie, ja nie mam zielonego pojęcia, do czego ona się odnosiła. Zresztą nikt nie wie, czy ona po prostu lubiła kłamać, czy użyła najstarszej wymówki na świecie na studiach pod tytułem w mojej rodzinie coś się, babcia się źle czuje albo coś tam i nie mogę. Czy po prostu potrzebowała jakiejś takiej... Z drugiej strony mogła po prostu powiedzieć, że jedzie sobie w góry. No może nie wiem, czy mogła, czy nie mogła, ale na dobrą sprawę no, chciała jakąś taką konkretny powód podać, żeby się z nią nikt nie kontaktował. No i tyle. I wysłała tego maila. To było 13.24. No nie wiem, czy dostała jakąś na nią odpowiedź, no ale rozumiem, że to by uspokoiło wszystkich, którzy próbowaliby jej szukać, przynajmniej przez ten pierwszy tydzień, czy tam dwa. O 14.05 ona próbuje znowu rezerwować jakiś hotel w Stowe w Vermoncie. Znowu jej się nie udaje. Też nie wiem dlaczego, czy to kwestia kasy, terminów, czy po prostu, no że to w miarę jakoś tak próbuje rezerwować tak jakby na najbliższe dni. No i to nie zawsze się udaje, prawda? O 14.18 znowu dzwoni do Bilego i on nie odbiera. No bo tam ten poprzedni telefon do Bilego to też on nie odebrał, bo on jest tam wojskowym, to tam może ma jakieś tam bieganie z czołgami, czy jakieś tam inne rzeczy i nie może czasami odebrać. W każdym razie ona mu zostawia pocztę głosową, że zadzwoni później. I to by było na tyle. Właściwie później jeszcze chyba sprawdza raz swoją pocztę głosową i oprócz tego więcej telefonu swojego nie używa, według informacji, znaczy nie ma żadnych połączeń. Więc informacji, które ma policja, do których ja dotarłam. I o 15.30 ona opuszcza kampus swoim Saturnem.
tym Saturnem, tym z 96 roku, co się ledwo trzymał, co ojcu powiedziała, że po prostu, że ojciec przyjechał i kupić nowy, bo ten samochód jej do niczego nie nadaje, ona się tym samochodem wyprawia. Nie wiadomo za bardzo gdzie, bo no, wyjeżdża w każdym razie z kampusu. Jeszcze nie wyjechała z Amherst, bo ona się zatrzymuje w takim przy bankomacie i wyjmuje $280 ze swojego konta, praktycznie je czyszcząc, bo ona więcej nie miała chyba tam za bardzo pieniędzy. I to wideo nigdy nie zostało opublikowane, no bo wiecie, że wszystkie bankomaty mają taką tą kamerkę wbudowaną, nie? No więc żadnych takich informacji nigdy nie spotkałam, żeby jakieś takie filmiki latały na ten temat. Ale no, wiemy tylko tyle, że ona wybiera te pieniądze, to była sama, nikt jej nie towarzyszył, nie było żadnych koleżanek, nikogo i ona w każdym razie wybiera te pieniądze. No i to właściwie tyle. No cały czas niektórzy ludzie mówią, że o, to $280, to może miała te 4000 od ojca na samochód, ale ja nie wiem, czy ona je miała. Miała, czy nie miała, czy coś tam. No, może mogła mieć w skarpetkach poukrywane miliony, nie wiem. Zaraz po tym, jak wybiera pieniądze, to jeszcze cały czas wyjechała już z kampusu, ale jeszcze nie z miasta. Idzie do sklepu monopolowego i tam wydaje około $40 na alkohol. $40, no czy teraz to nie jest tak specjalnie dużo. Ja bym się tak nie napalała, za $40 można kupić aż tyle jak wtedy, 13 lat temu, ale wtedy to było dość sporo. I kupuje tego alkoholu bardzo dużo. Ona kupuje tam Baileysa, kaulę, wódkę i karton wina. Frazja. Ona to wszystko kupuje, chyba jeszcze jakieś piwo, ale w każdym razie ona to wszystko kupuje tam, z tego rozumiem, też jest sama. I na dobrą sprawę pakuje to do samochodu. W międzyczasie jeszcze odbiera te formularze, tylko że ja nie wiem za bardzo, jak to umieścić w czasie, bo ona musiała to zrobić w poniedziałek. Te formularze, które ona miała odebrać z jakiegoś tam urzędu, żeby zgłosić ubezpieczenie samochodu, żeby jej ojciec mógł naprawić tą Toyotę, te $10,000. Nie wiem, kiedy to było, czy to było przed wyjazdem z miasta, czy to w międzyczasie. Nie wiem do końca, kiedy ona odebrała, ale ona jakoś odebrała. I opuszcza Amherst drogą Interstate 91, czyli między stanówką 91 na północ. Nie za bardzo wiadomo, gdzie ona jedzie, bo tego nie widzieliśmy, bo ona nie zabukowała sobie żadnego hotelu. Mapy ma różne, może sobie pojechać w lewo, może sobie pojechać w prawo, gdzieś tam, prawdopodobnie w jakieś góry, ale to też nie wiadomo. Nikogo nie poinformowała, gdzie jedzie, po co jedzie, czy ma się z kimś spotkać, czy co, jaki jest powód jej wyjazdu, znaczy oprócz tego, że jest śmierć w rodzinie. I to tyle, i właściwie tyle. Znaczy tyle, no jeżeli chodzi o jej sam wyjazd. Jeszcze była taka kwestia, że to jest znowu teoria, ktoś zobaczył niby, hipoteza, uwaga, teoria, powinna mieć taki dzwonaczek i mówić, w tym momencie jest teoria. Mianowicie był taki sklep spożywczy gdzieś po drodze i jakaś kobieta, która prowadzi ten sklep spożywczy, ona rozpoznała Maurę w towarzystwie dwóch ciemnowłosych dziewczyn. I czy ona też kupowała alkohol, czy coś tam, w każdym razie były ta kobieta, która pracowała w tym sklepie, sprawdziła im prawa jazdy, no bo tam zazwyczaj prawo jazdy się legitymujecie w Stanach, jak chcecie coś tam kupić, co wymaga jakiegoś tam odpowiedniego wieku i długiej siwej brody. No to jedna była z Massachusetts, a druga była z New York, z Nowego Jorku albo z Connecticut, z tych dziewczyn. To w każdym razie ta kobieta twierdzi, że to właśnie że były trzy dziewczyny i właśnie jedna z nich to była Maura, właśnie mniej więcej tak po godzinie 16, że one weszły do tego sklepu, coś tam kupiły. Nie wiem, co one tam kupiły, a w każdym razie wylegitymowała. Czy to rzeczywiście ona z kimś była, czy ona rzeczywiście kimś jechała, czy to było kogoś, to ona na dobrą sprawę na pewnym momencie spotkała gdzieś tam i razem weszła do sklepu, tego nie wiadomo. I nawet nie wiadomo, czy to jest prawda, bo to jest jakaś kobieta, która sobie przypomniała jakieś rzeczy po iluś tam latach, że to może być Maura. Nie ma żadnych informacji, nie ma żadnego jakby żadnego wideo z tego sklepu, nic takiego. Tylko to jest taka teoryjko, hipoteza, no to tak można nazwać. Zapada już zmrok, Maura jedzie tym swoim Saturnem, pobijany. O godzinie 19, mniej więcej, godzina 19 coś, a Woodsville w New Hampshire, więc już trafiła do New Hampshire, już opuściła Massachusetts, samochód Maury wpada na drzewo. W takim trochę dziwnym miejscu, ale wpada na drzewo. To taki huk słychać, bo to są właściwie już góry, więc jak ona przywaliła w to drzewo, to tam wszystkie szklanki podskoczyły na stole. Ludzie zaczynają tam wyglądać, no i widzą, że ten samochód tam stoi przy drzewie. Poduszki były wystrzelone oczywiście i taki pan, który nazywa się Butch Artwood, właściwie nazywał się, bo się już niestety nie żyje, chyba zmarł w 2009 roku.
Pan, który, tak powiem, kawał chłopa, 350 funtów żywej wagi i wąsy, kierowca autobusu szkolnego, on akurat wtedy wracał, czy on był wysiadł z tego autobusu, czy coś, i zobaczył właśnie ten samochód z tą Maurą, z tym, pod tym drzewem. I raz są trzy wersje tego, co się zdarzyło, bo on trzy razy podobno zmieniał zdanie. Znowu podobno, bo nawet nie wiem, czy naprawdę zmieniał zdanie, czy są takie, czy po prostu trzy różne wersje panują, w zależności od tego, gdzie spojrzycie, w jakie źródła, w jakie gazety i jak to wygląda. Pierwsza opcja jest taka, że wyszedł z tego samego swojego autobusu szkolnego i natknął się na tą Maurę, która stała przy tym samochodzie, z nią pogadał. O czym to za chwilę. Druga wersja jest taka, że podszedł do auta i ona siedziała właśnie z tą poduszką wystrzeloną w twarz i też z nią wtedy gadał. A trzecia opcja jest taka, że on jakby, jak podszedł, to ona wyszła z tego auta i wtedy zaczęła z nim rozmawiać. W każdym razie we wszystkich tych wersjach z Maura nie odniosła jakichś specjalnych obrażeń. Oprócz szoku, tak, no bo jak poduszki powietrzne wystrzeliwują wam twarz, no to jest zawsze szok. Ten Macie zapytał, czy zadzwonić po policję? No bo tak zobaczył, że tam dziewczyna tego. Ona mówi, nie, ja już zadzwoniłam po pomoc drogową, proszę absolutnie nie dzwonić po policję. No, trochę dziwne, nie? No ale facet tak patrzy na nią. No i od razu się zorientował, że ona kłamie, bo w tym miejscu akurat nie było żadnego zasięgu. Nie było takiej możliwości w ogóle, żeby ona wykonała jakikolwiek telefon, gdziekolwiek, na 911, nigdzie. Więc w takim wypadku po prostu on poszedł do domu, no i sam zadzwonił na tą policję. No ale jakby dziewczyny nie pilnował, tak? Później się, bo ona jeszcze mówiła, że ona zadzwoniła po pomoc drogową. Podobno to też była nieprawda. Ona w ogóle nigdzie do nikogo nie zadzwoniła. Więc nie wiem, czy ona miała jakiś taki nawyk mówienia jakiejś nieprawdy, czy co, czy po prostu chciała, żeby się wszyscy od niej odczepili, nie wiem. Ale on zadzwonił. Właściwie zastanawiam się, czemu ona nie chciała tej policji. Może pijana była, też nie wiadomo. Każdy zadzwonił policji mniej więcej o 19:43. Tak. Zerka czasami ktoś przez okno, tam jest. No ale jakoś tak bez przesady, tak. No nie każdy ma telefon przy oknie. Ta policja przyjechała o 19:46, więc 3 minuty. Jak przyjechała przyjechała na to miejsce, gdzie ten samochód był, to mało już nie było. Bo ten samochód, zamknięty zresztą, z tymi poduszkami wyszczelonymi, a Maury nie ma. I nie wiadomo, co się z nią stało. Do dzisiaj. Po prostu rozpłynęła się w powietrzu. Nie było żadnych śladów na śniegu. Później przeprowadzono psy, to teraz od razu powiem o tych psach, że psy jakby poszły wzdłuż drogi, tak mniej więcej 100 yardów i urwał im się trop. W ogóle tak jakby wsiadła do samochodu, albo wyparowała dosłownie. Żadnych informacji. Nie wiadomo, co się stało z dziewczyną. Policja, że tam straż pożarna, bo tam w momencie straż pożarna też dojechała. Oni zaczęli, otworzyli ten samochód, tam przeszukali ten samochód. On miał tam wybitą trochę tam uszkodzoną szybę, wiadomo, że to wypadek. I były takie różne dziwne rzeczy w tej kwestii, w kwestii tego samochodu. W Róży Wydechowej na przykład była szmata. Kto jeździ ze szmatą w Róży Wydechowej? Ręka do góry. Chyba nikt. Raczej jakbyście tam coś takiego zobaczyli, to po prostu to chyba byście po prostu raczej to wyjęli. Ale no nie wiem, no to w każdym razie dziwny był ten wypadek. Ktoś to podnosił, że to wyglądało jakby ten samochód jakby albo uderzył pod dziwnym kątem, albo wcześniej w coś walnął. Stąd znowu tą teorię, że ona potrąciła tego studenta coś tam. Ale mogła też po prostu walnąć coś, bo dziewczyna miała jakąś tendencję do wypadków, naprawdę. I że jakoś taki był bardziej poobijany niż powinien być, albo w ogóle był poobijany jakoś nie tak w tych miejscach. Takie są znowu teorie spiskowe, ale jeśli nie znam na blacharce, nie mam zielonego pojęcia, jak to wygląda, nie mam pojęcia, na co mam zwrócić uwagę w momencie, kiedy po prostu samochód wali w drzewo. Więc to tylko tyle, no, że po prostu coś było tam nie tak. Jeżeli ktokolwiek z Was zna się na tym, jest na przykład tym mechanikiem samochodowym, ten to zapraszam, żeby sobie dotarł do źródeł, linki są na dole, może się wszystkiego dowiedzieć, są nawet zdjęcia tego samochodu, więc może sobie wykoncypować mniej więcej, czy to ma rację bytu. W momencie, jak otworzyli ten samochód, to buchnął w nich zapach alkoholu. Chyba nawet była butelka przed autem. Była jakaś taka wersja, też nie wiem, czy prawdziwa, że była puszka coli, która śmierdziała alkoholem, jakby to była wódka. Czy Maura piła, jak jechała, czy nie piła. W każdym razie na siedzeniu pasażera były rozbite butelki wina. Rozbite butelki. I to tak porządnie rozbite, że to tak chyba aż pod sufit, że pod sufitka była cała zalana tym alkoholem. Więc to jechało gorzało na kilometr. Nie wiem, czy ona rzeczywiście piła, no bo ona z drugiej strony nakupowała tego alkoholu jak dziwiosią, więc po prostu jak ona grzmotnęła w drzewo, no to po prostu wszystko się mogło rozbić i ona mogła być czyźwiutka jak niemowlę, ale z drugiej strony po prostu to wszystko naprawdę szło tym alkoholem. A teraz tak, co było w tym samochodzie? Bo oczywiście zadacie pytanie, co było w tym samochodzie. Ludzie na ten temat rozprawiają, deliberują, zastanawiają się, czy to ma znaczenie, czy to nie ma znaczenia, a może to, a może tamto. To ja Wam od razu
powiem. Moim zdaniem to nie ma specjalnego znaczenia. Moim zdaniem to wygląda mniej więcej tak, że ona po prostu w tym samochodzie miała bałagan, ale już mówię. Miała pędzelek do makijażu, puder, żel do włosów, wiecie, taką piankę, słoiczek aspiryny, tabletki antykoncepcyjne, w których czterech brakowało. To chyba pada teoria o ciąży, chyba, ale nie wiem. Szczoteczka do zębów, szampon, lakier do paznokci, odżywkę do ciała, tabletki nasenne Simply Sleep, więc nic jakiegoś tak super wysublimowanego, dezodorant w kulce, mleczko do ciała, pasta do zębów Colgate, spray do ciała z ogórkiem, maszynka do golenia Gillette, kolejny szampon Head and Shoulders, takie płatki do wybielania zębów, szczoteczka podróżna, lusterko do makijażu oraz jeden tampon. Słownie jeden. Do tego jeszcze był ulubiony pluszak, całe mapy wydrukowane, stąd wiedzą, że ona wydrukowała te mapy. Te formularze, żeby zgłosić tam tą Toyotę do ubezpieczalni. Rękawice i ulubiona książka Maury, która jej tytuł brzmi Not Without Peril i to jest taka książka o śmierciach w górach. Że tam taka, to jest taka, ja tego nie czytałam, czytałam tylko recenzję, żeby się dowiedzieć mniej więcej, o czym ta książka jest, po prostu o ludziach, którzy umarli w górach, że to takie jest fantastyczne umrzeć w górach, mniej więcej, no. Tego, czego nie było w tym samochodzie, bo to jest chyba istotniejsze, nie było portfela, dokumentów, kart kredytowych, ciuchów, żadnych nie było ciuchów. Zauważyliście, że po prostu tam kosmetyków tam od groma, ciuchów żadnych i Maury. Brakowało też chyba jakiegoś alkoholu, to później policja wie, że jakiś tam butelek brakowało z tego wszystkiego, co nakupiła, ale z drugiej strony albo mogła zgubić, albo mogła zostawić, albo mogła wypić po drodze, nie wiem, no, więc nie wiem, nie, niekoniecznie. W każdym razie, no w tym jest sporo, tam ludzie podnoszą, widziałam taką dyskusję, bo ona miała tam szampon Head and Shoulders i ludzie mówią, o Head and Shoulders, to raczej są to taki szampon, który mężczyźni używają, więc na pewno podróżowała tegoś mężczyzny, a może po prostu miała bałagan i po prostu zapomniała wyjąć to po tym, jak chłopak ją odwiedził, nie wiem, ale to po prostu takie jest analizowanie, czasami, no powiedziałabym, aż za daleko, no. Pytanie jest też takie, to, co ludzie pytają, podnoszą, czy ona w ogóle może miała jakiś plecak, bo to było w aucie, no ale jeżeli na przykład gdzieś wyszła, no to może miała jakieś tam torbę z czymś tam, jakieś tak bardziej spakowane, ta kosmetyki zostawiła, bo już jej się nie chciało tego nosić. Z drugiej strony, jak sobie tak myślę właśnie o tym, jak ludzie analizują jej życie pod kątem tego, co na tym samochodzie ma, to dobrze, że po prostu nikt nie znalazł mojego samochodu, bo tam się poanalizowało, takie rzeczy tam są, że no ale nieważne. Dobra, później są dwie informacje, które są na zasadzie znowu trochę teorii, a trochę takich rzeczy, które wyszły po latach, nie wiadomo, czy one są do końca prawdziwe. Mianowicie między 20 a 20.30, więc tak mniej więcej no 45 minut po tym, jak została policja, no, od 15-35 minut, w momencie jak policja już była na miejscu, czy ten telefon na policję był wykonany, kiedy Maury już nie było. Budowlaniec wracający z pracy widział osobę ubraną jak Maura, idącą właśnie drogą takim szybkim krokiem, to była droga 112, około 6 do 8 km od miejsca wypadku. Czy ona by zdążyła przelecieć 6 km w takim czasie? Przy takich warunkach pogodowych to trochę ciężko i tak, bo tam się można się naprawdę, tam są ciężkie zimy, ale z drugiej strony no laska biegała maratony, więc prawdopodobnie może by miała ochotę, nie wiem, w każdym razie on nie zadzwonił na policję ani nic, no bo z drugiej strony to jest wolny kraj, każdy może sobie chodzić drogą jak ma ochotę, tak, więc no po prostu aha, poszedł sobie, no i sobie po latach przypomniał, że coś takiego widział w takich godzinach, że to może była Maura, że rzeczywiście może gdzieś poszła, no ale no z drugiej strony, no tak jak właśnie tak sobie myślę, bo te psy nie podjęły tropu, no psy nie podjęły tropu, a z drugiej strony to tam było mnóstwo lodu i śniegu, może dlatego nie podjęły, nie znam się. Druga informacja jest taka, że była taka pani, która nazywa się Faith Westman, i to jest taka sąsiadka, taka pani, która sobie tam funkcjonowała w tej miejscowości i też widziała ten samochód, jak on tam walnął w drzewo i wyjrzała przez okienko, tam podniosła wireneczkę, patrzyła, co tam się stało. No i tam była sytuacja taka, że ona widziała, że właśnie jak tam Maura jeszcze była w samochodzie, że na przesiedzeniu pasażera jakby widziała jakieś światełko i ona myślała, że to jakby dwie osoby są w tym samochodzie, bo to wyglądało jakby po prostu podpalony papieros, jakby ktoś był na siedzeniu pasażera i pali papierosa. Ale z drugiej strony, jak się ją później zapytali, to powiedziała, że w sumie nie wie, bo ona tylko tam patrzyła, to mógł być papieros, to mogła być latarka, to mogła być jakaś lampka, mogła sobie Maura sprawdzać telefon, nie, ona dlatego widziała to światełko, więc nie wiem.
Więc to są takie właściwie informacje nie wiadomo jakie. Ona jeszcze widziała to światełko około godziny 19:37, więc to już było po rozmowie z tym panem od autobusu, nie mam pojęcia. No ale wróćmy do wypadku. O 20 się pojawia straż pożarna. Patrzą się na lewo, patrzą się na prawo, no ale właściwie nie za bardzo wiadomo, co z tą Maurą jest. Oni na początku myśleli, że ona jest po prostu pijana, bo się zdarzało po prostu, że ludzie, którzy mieli jakiś alkohol we krwi, no to uciekają, a później się następnego dnia zwracają, dzień dobry, bo ja tu samochód zostawiłem, ale nie, byłem trzeźwy. Więc myślę, że to może być jedna z tych takich sytuacji, jeszcze dziewczyna w koledżu, studentka, to wiadomo, że myśli się takimi stereotypami, no cisza. 10 lutego, czyli następnego dnia, to wtorek, no to już zostaje coś takiego, następuje coś takiego jak BOLO, czyli Beyond the Lookout, czyli zaczynają już ją szukać. Jeszcze nie jest osobą zaginioną, a zaczynają tam się rozglądać, czy się z nią wszystko w porządku dzieje, bo to z drugiej strony, no dziewczyna tam w szoku, czy coś tam, no to może gdzieś tam poszła, coś tam z głupoty gdzieś tam siadła po jakimś czym, zamarzła, to trzeba ją znaleźć. Wiem, że oni zadzwonili do ojca, ale on był w wyjazdach, już pojechał do Connecticut, więc nie był w domu, nie odebrał telefonu. No ale sobie jak wiadomość na sekretarce. No ale tam w końcu córka do niego dzwoniła i on tam się w końcu dowiedział, to tam od razu właściwie następnego dnia, 11 lutego przyjechał. W każdym razie 10 lutego mniej więcej o 17 godzinie Maura zostaje oficjalnie uznana za zaginioną. No i zaczynają jej szukać. Następnego dnia przyjeżdża ojciec. No i tam próbuje, coś tam szuka, w ogóle próbuje się dowiedzieć, dlaczego Maura była tutaj, a nigdzie indziej, bo to było jakieś takie miejsce, że ona tam w ogóle, po co ona tam jechała, tak? Teorie policji były różne, zaczyna spierać z tą policją, że to może samobójstwo, a może morderstwo, albo może opuściła miejsce w innym aucie, no w każdym razie no, takie różne atrakcje tam się dzieją, ojciec tam działa, no bo stara się znaleźć swoje kochane dziecko. Przelatuje też Billy. No jak się niesnaskami, ale to dziewczyna zaginęła, to trzeba przylecieć. O godzinie 17:11 lutego Billy przelatuje. Natomiast jest jedna ciekawostka, która jest na każdym forum, na każdym filmiku na temat Maury Murray, to jest podnoszone, to wam od razu to powiem. Mianowicie jak on leciał, no wiadomo jak on leciał, jak wam lecicie samolotem, to musicie mieć włączone telefony. To znaczy, no teraz to tak nie do końca chyba, ale no trzeba zazwyczaj mieć. I ktoś mu zostawił wiadomość na poczcie głosowej z jakiegoś dziwnego numeru. Jak on przyjechał, no to usłyszał, że po prostu ta wiadomość była jakaś taka dziwna, że tam było słychać jakieś płacze, szlochy, jęki, coś tam. I on się strasznie przeraził, bo myślał, że to Maura. Później policja to sprawdziła, ten numer telefonu. Się okazało, że to był telefon od amerykańskiego Czerwonego Krzyża. I to jest podobno zweryfikowane, to jest 100% prawda, ale nawet tam rozmawiali z jakimś człowiekiem, który nagrał tą wiadomość, ale dlaczego ona jest taka dziwna, to ja nie wiem, czy to po prostu ktoś dzwonił i sobie położył przy telewizorze, leciały jakieś informacje czy coś, ale sam zbieg okoliczności jest dość dziwny. Podobno jest to zweryfikowane, że jest to Czerwony Krzyż. Poszukiwania są, o tych poszukiwaniach trochę wam powiem, ale te poszukiwania to, jak opowiadałam wam o Jamesonach, no to jeszcze to miało trochę więcej sensu, bo oni w końcu znaleźli, ale tutaj nie znaleźli nic. Tych poszukiwań naprawdę było dużo, z helikopterami, z psami, ze wszystkim co możliwe, przed śniegiem, po śniegu, jak tylko mogli i nic nie znaleźli. Śledczy w ogóle zakładali, że ona była pijana, ale to właściwie no to jest takie założenie, bo co, bo alkohol był w aucie, to tak na dobrą sprawę to nie do końca musi być prawdziwa. No i tą całą teorię podniósł ten kierowca busa, ten Artwood, który z nią rozmawiał, była jedna osoba, która z nią rozmawiała, że ona nie wygląda na pijano, ona wygląda całkiem trzeźwo. Ale czy ona była pijana i czy nie była pijana, to jest po prostu, to można poemat na ten temat pisać, bo nie dojdziemy do tego, oprócz tego, że można jedną zrobić rzecz, zapytać się samej Maury, a to mi się wydaje, że to jest mało możliwe. Poza tym, no ludzie podczas wypadku, czy podczas jakichś takich rzeczy, to potrafią tak wytrzeźwieć. W każdym razie poszukiwania nic nie dały, oni tam szukają, psy, nie psy i inne takie atrakcje. I powiem wam tak, i teraz znowu wchodzimy w takie rzeczy, znowu teorijkę, historyjkę. Mianowicie muszę wam wspomnieć o czymś takim, o takiej pani, która się nazywała Brittany Midlard, dlatego, że to jest dziewczyna, która zaginęła w bardzo podobnych okolicznościach 19 marca tego samego roku. W miarę blisko. Znaczy w Vermoncie, no ale to powiedzmy, że w miarę blisko, jak na amerykańskie standardy. Bardzo dużo ludzi łączy tą sprawę, jak ja mówię, staram się chronologicznie iść, więc zdaję sobie sprawę, że o tej Brittany Midler muszę wam powiedzieć. To tak na krótko, bo ja wam mogę więcej powiedzieć w ogóle o Brittany i o tym całym zaginięciu, ale chodzi o to, że
No była 17-latka, ona zaginęła 19 marca 2004 roku właśnie, więc Maura zaginęła co 9 lutego. Brittany zaginęła w Montgomery, Vermont, to i jedyny ślad, jaki po niej znaleziono, może w ten sposób, to 1,5 mili mniej więcej od jej pracy, bo tam coś pracowała, jak się tam kelerowała, czy coś tam. Jej samochód znaleziono przy opuszczonym domu, w takiej opuszczonej szopie. W domu, szopie, zależy jak na to spojrzeć. I śladu nie ma. I właściwie te sprawy bardzo, bardzo długo łączono, że to jakiś seryjny morderca, że ktoś po prostu zmusza te dziewczyny, żeby zostawiać te samochody i gdzieś z nimi jechać. No ale ten związek jest wątpliwy. Ja wiem, że jest sporo ludzi, która wierzy, że tam jakiś związek jest, ale póki nie znajdziemy ani jednej, ani drugiej, albo ani, chociaż jednej, to właściwie no, nie dowiemy się, czy jakiś związek jest, czy to jest ta sama osoba. To ciężko powiedzieć. Vermont, New Hampshire, to jednak wszystko to nie jest ten sam stan. To nie było w tej samej miejscowości ani nic, więc to jedyną częścią wspólną jest jakby tam porzucony samochód, tak, czy pozostawiony samochód. Ojciec Fred, jak mówiłam, że to poszukiwanie nic nie dało, ojciec tam właściwie coś siedzi, on tam też poszukuje, tam są coś wolontariusze. Znowu wracamy do tej wspaniałej książki, w której jednej wolontariusz, bo tam rodzina z panem autorem nie rozmawiała, ale on tam dotarł do jakiegoś wolontariusza, który rozmawiał właśnie, który pomagał Fredowi szukać córki, mówił, że ten Fred to się jakoś dziwnie zachowywał i na dobrą sprawę przed każdym poszukiwaniem rano to on sobie biegał, zamiast się od razu zabrać do pracy i to było takie dziwne. Nie wiem, czy to jest dziwne, to zależy, bo po prostu czasami staram się po prostu jakby wyczyścić takie różnego rodzaju jakieś domniemania, bo po prostu może facet chciał zebrać myśli, jeżeli rzeczywiście biegał przed poszukiwaniami. W każdym razie ojciec był przekonany, że ona nie popełniła żadnego samobójstwa, że ona nie zgubiła się w lesie, że to jest niemożliwe, że po prostu musiało się coś stać z nią coś złego. On podejrzewał morderstwo i mówił o tym głośno i wyraźnie, że prawdopodobnie to jakiś tam lokalny chłystek to zrobił, że zobaczył jakąś dziewczynę i nie będzie bank. I gdzieś ukrył to ciało, a tam damy są jakieś jeziora, wodospady, coś tam, to tam możliwości jest groma, żeby ją tam gdzieś ukryć. I tą teorię jakby potwierdził mu taki pan, który nazywał się Larry Moulton. Tam lokalny tam jakiś tam pan, który po prostu powiedział mu, że ojciec tak, że jego brat zabił jego córkę, Maurę, i na dowód przyniósł mu jakiś zarcewiały nóż, ale to jakoś tak się kupy nie trzymało i policja tego w ogóle nie, jakoś nie podnosiła za bardzo. I powiem wam, że ta cała współpraca ojca z organami ścigania, to nie wyglądała zbyt dobrze. W 2005 roku, czyli rok później, ojciec właściwie pozwał organa ścigania do sądu, że on chce dostępu do akt i w ogóle uważam, że policja traktuje tą sprawę jako takie typowe zaginięcie. No, znaczy z jednej strony to rozumiem, ale z drugiej strony chodziło mu o to, że po prostu, że on tak jakby uważał, że to jest sprawa kryminalna, że to jest sprawa, że tutaj są po prostu udział osób trzecich i tak na to powinno się patrzeć, a nie tam tylko szukać sobie na lewo i na prawo. W każdym razie ta sprawa jakoś tam była, on się tam z tą policją sądził. Jak ona się skończyła, to nie pamiętam, ale była jakaś taka kwestia, że chyba on dostał dostęp do akt czy coś tam. W 2006 roku, potem cały czas wolontariusze chodzą i szukają. Jakbyście kiedyś się bardzo nudzili albo biliby się taką ochotę, to w ogóle są takie grupy wolontariuszy. Tam trzeba czasami sobie certyfikaty dorobić. Jak jesteście w Stanach, mieszkacie w Stanach, to są wolontariusze, którzy przeszukują takie tereny po ludziach, którzy zaginęli. Nawet hen lata temu, nie ma problemu, po prostu są takie sytuacje, więc można do takich ludzi dołączyć, jak ma się ochotę. W każdym razie ci wolontariusze chodzą, szukają i znajdują w lesie taką chatę, nie wiem, czy w lesie, czy na polanie, gdzieś tam w tych górach, to była taka chata w kształcie litery A. Taka chata góralska, powiedziałabym, że po prostu ten dach to sięga ziemi, nie? No i tam ci wolontariusze chodzili z psami. I te psy dostały jakiegoś szału kompletnego koło tej chaty. Zaczęły obłąkiwać to wszystko, tak jakby one niby tam są wyszkolone, żeby znajdywać szczątki ludzkie. No i tam ci wolontariusze założyli, że to tam są jakieś szczątki ludzkie gdzieś tam na posesji. No ale wiadomo, że tam nie można przyjść na cudzą posesję z łopatami i zacząć sobie kopać, bo taką mam wizję i mi pies zaszczekał. Więc oni wzięli jakiś fragment dywanu czy coś tam z tej chaty i oddali to do policji do sprawdzenia. Ale powiem wam tyle, że analiza nigdy nie została opublikowana. Nie wiem, czy policja w ogóle to sprawdziła, ten dywan, czy tam coś z tej chaty, czy po prostu to kompletnie miała to gdzieś, bo to też nie wiadomo. I to tylko tyle zostało podniesione.
Więc widzicie, cała ta sprawa to polega na tym, że być może ktoś coś widział, być może coś nie widział. Im dłużej w las, tym robi się ciekawie. A teraz zaczynamy wchodzić w internety, więc robi się już w ogóle ciekawie. Jak mówiłam, jest tego bardzo dużo materiałów, bardzo dużo jakichś tam podcastów. Podcast w ogóle ma swój kanał na YouTubie, swój Twitter i tak dalej. Nic innego nie robią. Film będą robić dokumentalny chyba nawet, czy już zrobili. Znaczy nie jest opublikowany, nie wiem, czy jest skończony, ale jeszcze go nie można zobaczyć o zaginięciu Maury. Jeszcze jest coś takiego, że jest strona Maura Mary Missing, prowadzona przez Helen Murray, to jest ciotka Maury, która to prowadzi. I tam są informacje na ten temat, coś tam, co się dzieje, że tam zrobili na przykład, bo tam w to drzewo, które ona walnęła tym samochodem, to jest taka wielka kokarda wisi. I takie tam różne rzeczy. I tam nawet kiedyś było forum przy tej stronie, ale jak zaczęli ludzie wypisywać różne dziwne teorie i zaczęli obrażać rodzinę, albo jest taka teoria spiskowa, że to ojciec był zamieszany w zniknięcie, czy coś takiego, no to powiem szczerze, że po prostu nie zdjęli co forum, bo to było już przykre. W każdym razie ta ciotka Maury to prowadzi. Z ciekawostek jest to, że ta ciotka Maury, znaczy nie wiem, że to jest ciekawostka, to ten pan uważa, że to jest ciekawostka, że ta ciotka nigdy tej Maury nie spotkała, bo to jest żona jej Maury, znaczy to jest żona stryjecznego dziadka Maury, tak to się mówi, czyli po prostu brata jej dziadka. I ona Maury nigdy na oczy nie widziała, ale z drugiej strony czasami takie, że po prostu osoby, które pomagają w sprawach, z tego co ja wiem, to po prostu nie są tak bardzo związane ze sobą poszukiwaną, bo po prostu rodzina najbliższa po prostu nie może tego znieść psychicznie, więc po prostu się tak jakoś tam, ja bym się tam specjalnie nie dziwiła. Są w ogóle fora dedykowane forum na Reddicie. Z tych wątków tam od groma na temat tej Maury. I zaczyna to być naprawdę bardzo taki taki temat, którym się ludzie bawią, które zaczynają traktować nie jako naprawdę zaginięcie, że dziewczyna ginie, że rodzina cierpi, tylko taką jakby ciarowklejkę, taką creepypastę. No i to jest troszeczkę niefajne niestety, no bo mimo wszystko rozmawiamy o różnych sprawach, staramy się na to spojrzeć, ale musimy pamiętać o szacunku dla tych rodzin, tak? Bo naprawdę co innego jest przedstawiać, coś mówić o czymś przestrodze, może się ktoś znajdzie, może ktoś coś wie, w jakimś tam stopniu patrzeć na sprawę jakoś tak z tej perspektywy, a inaczej po prostu się tym kompletnie jakby tam sobie robić wygłupy, tak. Wiem, że rodzina też to bardzo ciężko zniosła, przecież mama Maury chyba w 2009 roku zmarła. Nie wiem, co tam się z nią stało dokładnie, ale wiem, że zmarła mniej więcej tam w rocznicę jej zaginięcia, więc naprawdę to ciężko przechodzą i wysuwanie takich opowieści, że to na pewno tatuś, albo na pewno to, a na pewno to może siostra, to takie powiedziałabym, no daleko idące wnioski, szczególnie jak się do akt nie zajrzało i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie. Ludzie tam analizują różne rzeczy, co tam w tym samochodzie, bo to wam mówiłam. Wiem, że ktoś tam napisał, że tam co jakiś czas coś na Reddicie na przykład publikuje koordynację GPS-a, że na pewno tam jest Maura, bo tam jest Maura i ludzie chodzą i szukają, no mówię wam, zabawa. Tylko wiecie, to nie szukanie skarbów ani jajek wielkanocnych, tylko człowieka, więc no troszeczkę tamtego. W pewnym momencie padła nawet taka plota, że podobno znaleziono jakąś taśmę, taką taśmę dużą klejącą z włosami na tym. I że ktoś tam właśnie przy miejscu wypadku, jak ty stwierdził, że może to Maury i tam jakieś takie mnóstwo podnieconych głosów było na ten temat, nie wiem. W każdym razie sprawą zaczyna się interesować pan James Renner, czyli autor tej książki. Kilka książek o zaginięciu napisał, i on dostaje na punkcie tej sprawy absolutnej obsesji. Nie mówię, jak najważniejsze części z bloga to są opublikowane w tej książce, więc to jakby nie trzeba się przez to przebijać, jak ktoś ma ochotę. I o tej książce muszę trochę powiedzieć, bo to jest bardzo ważne, po to, żebyśmy wiedzieli, o kim jest James Renner, o co tutaj chodzi, bo James Renner oprócz takiego po prostu internauto blogowo pisarza, który się interesuje sprawą, jest osobą, która jest po prostu coś istotna. Mianowicie są przykładem problemem jest takim, że rodzina z nim nie chciała rozmawiać. On właściwie sam bardzo nie wie, gdzie idzie, bo on 3 razy chyba zmienia front. Czy Maura żyje, czy Maura nie żyje, czy Maura zaginęła, czy ona była w ciąży, czy coś się z nią stało. Po prostu jest taki chaotyczny w tym wszystkim. Przepytuje, mówiłam, sąsiadów z jej dzieciństwa, a później spekuluje, dywaguje i sugeruje. Między innymi jakieś kontakty z ojcem, że tak kontakty z ojcem, dlaczego ona spędziła z nas w jednym namiocie z ojcem. Takie, to nie jest powiedziane, ale z drugiej strony to jest tak napisane, wiecie o co mi chodzi? I to jest takie trochę, powiedziałabym, żenujące, bo nie mam żadnych dowodów na to. Ojciec się stara, a to jest takie, ja rozumiem, że
jak się omawia pewne sprawy, dywaguje z różnymi ludźmi, tam gdzieś tam w własnym gronie, no to tak można robić, ale napisać książkę to trochę krzywo, bo to wiadomo, że rodzina to przeczyta. W każdym razie o tej książce jest tak, że o jego problemach z depresją, o jego utracie pracy, o tym, jak mu się dach zepsuł, czy nam zawalił, czy coś tam, o płótniach z żoną, o próbach, jak tam jakiś facet go kiedyś próbował porwać, jak on był dzieckiem, o gwałcie jego dziadka na jego ciotkach, jakaś ta historia rodziny, degeneracja, coś tam, jego wizytach u terapeuty, jakieś dziwne metody on miał w ogóle, bo na przykład jak tam mówiłam, że tam Maura jechała samochodem, to on w rocznicę tego jego wyjazdu to on się napił parę drinków i pojechał dokładnie w tej samej godzinie, bo myślał, że jak uderzy w drzewo, to zobaczy Maurę czy coś tam. Takie jakieś, powiedziałabym, dziwne metody dziennikarskie. Znaczy w każdym razie, jeżeli ktoś chce być brany poważnie. No i w ogóle, że on ma, że jego syn ma jakieś dziwne przeczucia, że coś tam, że coś widzi. Ta w ogóle książka jest strasznie niespójna i tam brak jest ważnych głosów, bo jeżeli nie możemy dotrzeć do nikogo naprawdę związanego z osobą zaginioną, to jest taka troszeczkę osiema woda po kisielu. No jak mówię, mam z tą książką problem, bo ja nie mam jest problemu, nie mam problemu, jeżeli książka na przykład jest napisana w ten sposób, że, bo ja czytam sporo takich rzeczy, że tam są fabularyzowane niektóre fragmenty, że ktoś próbuje jakieś robić, jakieś tam przytaczać jakieś rozmowy detektywów, dwóch detektywów sobie idzie na kawę i sobie opowiadają jakieś dziwne dowcipy. Nieważne, to jest okej. Okay. Ale po prostu sugerowanie jakieś dziwne rzeczy, na które nie ma żadnych dowodów, no ja bym była trochę daleko. Szczególnie, że to jest jedyna pozycja na temat Maury. Gdyby to była 55, no to może jeszcze bym na to inaczej spojrzała. Nie wiem, trochę chciałabym po prostu, żebyście wiedzieli, bo ja się z jednej strony opierałam trochę na informacjach zawartych w tej książce, więc nie mogę powiedzieć, że ona jest kompletnie bez sensu. Ale z drugiej strony po prostu mam taki dziwny posmak po tym, jak ją przeczytałam. W rodzinie się w każdym razie nie dziwię, że z nimi nie chciała rozmawiać. I to on grzebie, szuka tam, sprawdza, udziela się fora, wiadomości, komentarze i archiwa robi na temat tej Maury. I 8 lutego 2012 roku, więc 8 lat po zaginięciu, właściwie no, prawie że równe 8 lat po zaginięciu, bo tam ona 9 zaginęła, no ale niech im będzie, że 8, w rocznicę zaginięcia, pojawia się filmik na YouTubie użytkownika 111 Dirtbag. 112 Dirtbag. I on najpierw wrzuca taki filmik, na którym pokazuje, że jest bilet na wyciąg narciarski Bretton Woods Mountain Resort z 11 lutego 2004 roku, więc my co, 2 dni po tym, jak ona zaginęła. I to jest jakiś taki pakiet jakiegoś tam rozrywki dla dwojga, czy coś takiego. Więc to tak budzi zapytanie, czy to jest człowiek, który znał Maurę, który coś wie, który coś tego. A później wrzuca taki filmik, jak jakiś facet się śmieje maniakalnie. Straszny jest ten temat. Się śmieje. Nic tam nie mówi. Tylko śmieje, mówi na końcu happy anniversary. Wesołe rocznice. Szczęśliwe rocznice. No i to wszystko jest opatrzone tagami Maura Murray, zaginięcie i tak dalej, i tak dalej. Te filmiki szybko znikają z YouTube'a. Renner je ratuje, ponieważ on tak bardzo siedzi w tej sprawie, więc nie jest w stanie je ściągnąć, później tam wrzucić na swój kanał. Tam jeszcze później ten facet więcej tych filmików wrzuca. One są zazwyczaj trochę bez sensu i one są takie, no to są takie przerażająco dziwne, tak? Takie ciaro-wklejkowe. I one je bardzo szybko usuwa, więc ten Renner tam czatuje z jakimiś tam swoimi znajomymi, że on coś wrzuci, to od razu ściągnie. No oczywiście, że są takie myślenie, że to może morderca, prawda, tutaj się śmieje ludziom w twarz, wiecie o co chodzi. A później on nakręcił taki filmik o opuszczeniu karnistra. Kilka razy, jak on tam ma taką hełm, ubrany jest jak robotnik na wysokościach. Później był taki filmik o tym, jak on gra na keyboardzie w jakiejś piwnicy, później na saksofonie, później jakieś zagadki tam się pojawiają w tym filmiku. Później był jakiś taki filmik, że samochód stoi, nie wyłączonym silnikiem stoi przy moście. I to jest sfilmowane z siedzenia pasażera. No i właściwie to tyle. Tam chyba coś może jeszcze się pojawiało, ale to nic specjalnie wielkiego. A w każdym razie okazuje się, że ten YouTuber, czy YouTuber to może za duże słowo, pan co sobie wrzuca jakieś dziwne rzeczy do sieci przez YouTube'a. Ten pan publikował pod różnymi imionami, różnymi nickami, przedstawił się jako Beagle, 1120 Dirtbag albo Mr. 1120 Dirtbag. A tak, i przedstawił się jeszcze jako Mr. 1974. Wszyscy, magia, ciekawe co to znaczy. No to
grzebią, co w tym 74 mogło się zdarzyć i są dwie wersje, że to jest albo nawiązanie do słynnego morderstwa Pani Jeziora, bo jest takie morderstwo Lady of the Lake. W 74 po prostu dziewczyna została na brzegu jeziora znaleziona martwa i też nie wiadomo za bardzo kto to był, kto ją zabił i w ogóle o co chodzi. A drugie takie, do którego internauci grzebiąc i szukając dotarli, to że był taki morderca, John William McGath. I ten pan mordował coś tam, a w każdym razie siedział w szpitalu psychiatrycznym, bo on, oprócz tego, że mordował, to on był kuku. I w 1974 uciekł z tego szpitala. Znaczy, bardziej to wyszedł, bo ten szpital nie był za bardzo pilnowany, ale uciekł. No więc wszyscy myślą sobie, to ten morderca. Na pewno ma związek. No ale facet zaczyna przeginać, ten 11-12 dirtbag, on zaczyna przeginać, dlatego że wyjątkowo po prostu znaczy, widać, że on po prostu chce zdobyć uwagę może nie tych ludzi, co się interesują zaginięciem Maury Murray, czy samych rodziny Maury Murray, bo on ma to chyba gdzieś, on chce mieć uwagę pana Jamesa Rennera. I jak widać, po prostu to mu się udaje, ponieważ on rzuca taki filmik o tym po prostu, gdzie są, jakby to jest filmik z synem pana Rennera. Bo on ma syna, małego takiego, jak mówiłam, że ten co ma jakieś tam przeczucia. I mówi na przykład w myślach do matki, zrób mi kanapkę z salami, a matka robi mu kanapkę z salami, nie wie jak to zrobiła. W każdym razie, no tak, on to dziecko tam, nie wiem czy on wziął jego zdjęcia z Facebooka, chyba wziął jego zdjęcia z Facebooka, zrobił jakiś taki slideshow, że Rennerowi się wydawało, że po prostu on sfilmował tego syna, a to jednak nie sfilmował, tylko wziął jego zdjęcia z Facebooka, więc nie opublikuj zdjęć swoich dzieci na Facebooku najlepiej, albo bądźcie uważni, kto je przegląda. W każdym razie po prostu no, Renner się bardzo zdenerwował, tam później zadzwonił na policję i próbował tego faceta ustalić, o co chodzi, bo tutaj dziecko, że to jest takie straszenie, że to może z tego wniknąć, a policja mu powiedziała za bardzo, że oni nic z tym nie zrobią. Ale jak ten 112 do niego przyjdzie i tam coś będzie chciał, no to wtedy oni zareagują. W każdym razie po jakimś czasie się okazało, że ten pan, który robi te filmiki, muszę was strasznie rozczarować, bo jeżeli myśleliście, że to jakiś morderca, czy ktoś, kto ma związek ze sprawą, to nie. To jest pan, co się nazywa Alden Olsen. I on nie jest taki specjalnie normalny. On tam przez jakiś czas był bezdomny, miał jakieś problemy w życiu. Wiem, że tam miał jakieś konflikty z prawem, bo zdaje się, że chyba było coś takiego, że on groził bronią kimś członkowym swojej rodziny, coś tam, ale on jakiś taki po prostu wariat nieszkodliwy. Tylko tyle. Znaczy nieszkodliwy, no szkodliwy, no, ale nie w sensie żaden morderca, ani nic takiego. To tylko tyle się okazało. Wiem, że miał alibi, że policja go sprawdzała, przynajmniej o tyle, o ile. No tyle, bo ja nie wiem, jak bardzo tam policja jest zaangażowana w tą sprawę, ale ta sprawa jest naprawdę mega głośna, więc jest tam jakiś zespół, który się tym zajmuje. Wiem, że to w tym momencie jest w takim zespole, zajmuje się tym taki zespół cold cases, czyli po prostu jakby no, zimne, martwe sprawy. No. Może taki archiwum mix, tak, powiedzmy, co tam leży. I oni w miarę szybko odpowiadają nawet na maile. Więc chyba sprawdzili, co ten Olsen, czy ma coś z tym wspólnego, no, ale no tylko tyle. Wiem, że Alden Olsen to po prostu się uparł na tego Rennera, że tam jakieś donosy do jego pracy pisał, coś tam, więc tam dwaj panowie mieli na pięku, ale to niestety nie miał nic wspólnego z Maurą Murray. Ja mam właśnie, na tym polega problem z tą sprawą. Są wiele takich wątków, które ludziom się wydaje, że ma coś związek z tą dziewczyną, a my tak naprawdę nie wiemy, co ma związek z tą dziewczyną, bo tutaj coś, to jakieś filmiki na YouTubie. Bądź mądry człowiek, no. Dobra, przechodzimy do teorii i hipotez. Szybko wam mniej więcej mówię, co o czym się mówi w sieci, o czym mówi pan Renner, jakie są wizje, co tak naprawdę mogło stać się z Maurą. Pierwsza teoria brzmi, że Maura popełniła samobójstwo. Pamiętacie, że namiotą książkę swoją ulubioną, którą znaleźli w tym samochodzie, to się nazywała tam o tych śmierci w górach, nie pamiętam teraz. Nie zabrała żadnych ciuchów i tak dalej, więc na pewno jechała, żeby się zabić. Abstrahując od faktu, że są łatwiejsze sposoby na to, żeby się zabić, a niekoniecznie bieganie po stromiznach, o tym rozmawialiśmy już parokrotnie, no to na dobrą sprawę zabieranie szczoteczki do zębów, pasty do zębów i innych takich rzeczy, szamponu, po to, żeby w ramach tego, no tak trochę dziwnie, ale poza tym, gdzie ona się zabiła? Tak się zabiła, żeby jej nie znaleźli, to powiedziałabym, no to jest pewien szczyt taki jakbyś, no umiejętności. No dziewczyna miała przygotowanie wojskowe, no ale chyba nie aż takie. Druga była opcja taka, że ją ktoś porwał. To znaczy, że ktoś przejeżdżał,
I była Kasia Jasnowicka w ogóle, która po prostu, bo tam jasnowidzów to tam w tej, jak poczytacie, to koło tej sprawy jest mnóstwo, każdy widzi co innego. I była jakaś Jasnowicka, która powiedziała, że widzi właśnie samochód, że ktoś się zatrzymał i powiedział, czy pani potrzebuje pomocy, chodź, pomogę ci, i ją wciągnęli do tego samochodu, ją gdzieś wywieźli. I ją gdzieś więżą, do dzisiaj. Znaczy takie przypadki się zdarzają, że dziewczyny zaginą, gdzieś tam giną, a później się odnajdują w piwnicy jakiegoś dziada, tak? Ale czy to jest możliwe? To już jest... Znaczy to jest możliwe, oczywiście, tak? Tego nikt nie jest w stanie, nikt nie jest w stanie ani zaprzeczyć, ani nic z tym zrobić. No, trzecia opcja jest taka, że to jest morderstwo. Czyli po prostu też, albo ktoś ciągnął do samochodu, albo coś, albo gdzieś polazł, albo ktoś zaciukał po prostu, czy tam nożem, czy czymkolwiek innym i pozbył się ciała. Niestety po prostu ten teren daje możliwości takie, że jak ktoś chce się schować, to się schowa. Czwarta opcja jest taka, że ona po prostu gdzieś zamarzła, dlatego że po prostu no, było zimno, ona tych rękawiczek nawet nie wzięła. Naprawdę tam są straszne mrozy. Nawet nie wiem, jaka tam była temperatura, ale tam było z minus 20 mogło być w lutym. I powiem Wam, że w momencie, jak tam człowiek, znaczy tak czytałam, tak, taką wersję, że po prostu jak ludzie szukają ciepła, są na takim poziomie, że się hipotermia zaczyna, no to w takim wypadku gdzieś wchodzą gdziekolwiek, żeby się skulić, no i teraz wejść znajdź. No ale z drugiej strony też jej nie znaleźli, no to musieli jakoś słabo szukać. Kolejną opcją jest to, że ona była jakaś choroba psychiczna, załamanie, depresja, dwubiegunówka, schizofrenia, nazwijcie to jak chcecie, ale ona nie miała żadnych chorób psychicznych wcześniej. Oczywiście mogły się ujawnić, przecież nie ma żadnego problemu. Takie rzeczy słyszeliście, znaliście, opowiadałam Wam o podobnych przypadkach, no ale dziewczyna przeszła ewaluację, na West Point przeszła, studiowała w szkole. No były tu jakieś dziwne znaki, że ona się jakoś dziwnie zachowywała pewne dni wcześniej. Może coś było z nią nie tak, no ale to już jest zupełnie inny temat. A nawet jeżeli to jest choroba psychiczna, bo to bardziej nie co się z nią stało, ale motyw, to gdzie jest Maura? Opcja numer, tam już nie wiem, tam który, szósty, to jest ucieczka do Kanady. Jest duża grupa ludzi, która wierzy, że Maura uciekła do Kanady. Są nawet ludzie, którzy ją podobno widzieli w Quebecu, w prowincji Quebec, że ona sobie tam żyje, że ona ma jakiegoś przystanego chłopaka i ona w ogóle chciała zerwać kontakty z tą rodziną, nie wiadomo dlaczego, ale chciała zerwać i po prostu wyjechała, pojechała do Kanady, a że była w West Point i w ogóle umiała tam strzelać z czołgu i ładować magazynki kałasznikowa, to na pewno wiedziała, jak używać czyjejś tam, jak ukraść czyjąś tożsamość. Ona chyba miała jakiś taki przekręt, że chyba kiedyś skorzystała raz czy dwa z czyjegoś numeru Social Security, no bo ona tam robiła jakieś takie dziwne rzeczy, zdarzało jej się, ale tak żyć cały tyle lat pod przykrywką, to ja nie wiem, to ta rodzina musiała być jakaś straszna. Zresztą matka jest zmarła, ona nic, siedzi w tym Quebecu. Wiem, że taka, że jest taka grupa ludzi, która się chodzi po forach różnego rodzaju i pisze, że taka jest, że tak powiem, informacja Polishinera wśród członków rodziny i najbliższych znajomych, że ona jest w Kanadzie, że ona jest, z nią jest wszystko w porządku, że ona żyje i po prostu nie chce mieć z nikim kontaktu. A to jeżeli tak cała rodzina sądzi, to dlaczego ojciec jej cały czas szuka? Ciężkie pytanie. No, oczywiście, jeżeli mówimy o jakiejkolwiek tam motywacji, no to była może ciąża, że aborcja, że może aborcję pojechała zrobić, no, do Kanady, nie musiała do Kanady jechać naprawdę. Zresztą w pociemku wtedy, no nie wiem, to są spekulacje, które w jakimś tam stopniu, ja Wam to mówię, ale to tylko po to, żeby je uciąć, tak. Pojawił się taki, jest taka strona, która nazywa się GeoCities i tam się pojawił pewien taki dziwny post, że była osoba, która powiedziała: Maura Murray nie jest osobą zaginioną. Maura Murray ma pełne prawo, jak każdy wolny obywatel, żyć swoim życiem, swoim nowym chłopakiem i cieszyć się każdym dniem w prowincji Quebec. I pojawiły się takie 3 czy 4 posty w ogóle w sieci, mówiące, czy ja jestem Maurą, czy ja znam Maurę i nie szukajcie mnie. Kto to zrobił, kto to napisał i tak dalej. Nie mamy zielonego pojęcia, śmieszków, troli i innych takich zwierzątek w sieci jest mnogo. I nie jesteśmy nawet w stanie zweryfikować tego. Wiem, że ktoś doszedł, że rzeczywiście to jest z IP kanadyjskiego, z Quebecu, no i co z tego? No i to jakby nic nie znaczy, dopóki Maura się nie objawi. Nie było żadnych informacji takich potwierdzonych, że Maura rzeczywiście żyje w Kanadzie. Wiem, że pan Renner, jeszcze raz podkażę tą książkę, już ostatni raz, że pan Renner chyba nawet po części wierzy, że ona w tej Kanadzie jest. No to jak wierzy, że jest, to może jej nie szukać. No to rzeczywiście ona ma prawo mieszkać, gdzie ona się żywnie się podoba. Natomiast obawiam się, że
Do Kanady przejść w nocy piechotą w zimę, bez samochodu, i przedostała się tak, przefrunęła przez granicę, jeszcze do tego Quebecu tam, z $200. To powiedziałabym. Spoko. W każdym razie ten post jeszcze podnosił, że ojciec cały czas nie mógł jej wybaczyć opuszczenia West Point. Więc tak to wygląda. Tak to wygląda. No i tyle. Tyle mam dla Was. Tak wygląda sprawa Maury Murray. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podobał. O ile taka sprawa może się podobać, że Wam wyjaśniłam tyle, ile mogłam. Tylko bardzo, bardzo proszę, jak będziemy spekulować, rozmawiać o różnych kwestiach, co stało się z Maurą, czy naprawdę gdzieś wyjechała, czy gdzieś jest, to po prostu zróbmy to jakoś tak, z szacunkiem. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Dzięki wielkie. Buziaczki, pa, pa.